Tomek Włodarczyk, dzień dobry, jest niedziela, godzina 10, a to oznacza, że porozmawiamy sobie, a właściwie pogadamy sobie o piłce. To będzie piłka w dużym wydaniu. Wiele dzieje się wokół reprezentacji Polski i kadrowiczów. Na początek przypomnę, że partnerem naszego odcinka jest aplikacja Żabka Już, która pozwoli wam zamówić zakupy, nawet świeże pieczywko w niedzielę do domu w ciągu 15 minut. Link do ściągnięcia aplikacji możecie znaleźć w opisie tego odcinka. Dziś rozmawiamy, tak jak mówiłem, o dużej piłce w zacnym gronie. Janusz Basałaj, Rafał Kędzior, który reprezentuje agencję, która przed dosłownie chwilą wytransferowała Jakuba Kiwiora. Ale jeszcze nie. Jeszcze podpis. Będziemy za chwilę o tym rozmawiali. Jakuba Kiwiora do Arsenalu, agencja Fair Sport i Bożydar Iwanow. Dobry. Prosto z parkietu. Parkietu. Ale nie chodzi o giełdę. Z gali. Chciałem wolać, że Kafe Futbol jest wcześniej w niedzielę, a to okazuje się, że jednak... Można wcześniej pogadać. Pierwszy raz jesteś tutaj? Tak. No chyba dlatego, że Kafe. Tak, to omijałem cię. Ale bardzo mi się ten tytuł podoba. Tak? Janusz pewnie wymyślił, nie? No tak. Jakieś była burza mózgów, zastanawialiśmy się, no co możemy... Często jest tak, dobrze, w kuluarach się mówi, nie no panowie, tam dziennikarze zawsze... Corner. Ale pogadajmy o piłce wreszcie, a nie o jakichś plotkach. Bardzo mi się podoba, jak mówił Leo Benhaker, kiedy już był zdenerwowany różnymi głupotami, pytaniami, oh come on, let's talk about the football. I to tak, mi się tak podobało. Tak, i tak to powstało. W skrócie POP. Dziękujemy, że jesteście z nami. Jeżeli macie pytania, będę oczywiście zaglądał na nasz czat. Na początek łapki w górę poprosimy, żeby nas troszkę wypchnąć tutaj w górę. Transmisji YouTube'owej. Łapa, proszę? Nie, miałem kolegę właśnie, który był w takim programie i dopiero... Dobrze ci znany dziennikarz ze Śląska, ale już troszkę starszej daty i prowadzący właśnie powiedział, pokaż Zbyszek, jak się pokazuje łapki w górę. On tak, nie? Dopiero tam ktoś uratował, że nie, że tak, dajemy. No dobrze. Panowie, zaczniemy sobie od podsumowania krótkiego gali piłki nożnej, którą Bożydar Iwanow prowadził. Bez zaskoczenia chyba piłkarzem roku zostaje Robert Lewandowski, który jest obecnie za naszymi plecami. Część mogła myśleć Wojciech Szczęsny. To nie zdjęcie z wczoraj. Właśnie chciałem powiedzieć, to nie jest z gali. Zabrakło, szkoda. Galowe zdjęcie. Wielki nieobecny, ale taki w formie Jamesa Bonda. Ale ty robiłeś wczoraj za Jamesa Bonda. Ale prawda. Wracając do samego lewego, bez zaskoczenia mimo wszystko, choć część chciałaby pewnego odświeżenia, że może Wojciech Szczęsny za te dwa karne, ale jednak mówimy o najskuteczniejszym wciąż piłkarzu na świecie z tytułami mistrzowskimi, Króla Strzelców Bundesligi i tak dalej. Ja się zawsze przy tego typu wyborach zastanawiam, czy my wybierając piłkarza roku w Polsce, no bo tak to się chyba nazywa, oceniamy jego grę w reprezentacji Polski na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu miesięcy, czy patrzymy się na cały jego dorobek, doliczając także występy w klubie. I pewnie jeżeli mielibyśmy ocenić tylko i wyłącznie dokonania dla reprezentacji Polski, to wydaje mi się, że Wojciech Szczęsny w tych swoich kilku występach, w tych kluczowych spotkaniach zrobił więcej niż Robert dla naszej kadry. Bo zobaczmy na mecz ze Szwecją, który dał nam
awans do Mistrzostw Świata, myślę o tym spotkaniu barażowym, plus występy na Mistrzostwach Świata, to pewnie gdyby nie postawa Wojciecha Szczęsnego w tym całym turnieju, to byśmy w ogóle nie mówili o tych bramkach Roberta Lewandowskiego. Katowicki Sport, nam bliski, bo jesteśmy tak obaj jest. ze Katowic, Katowic jesteśmy, wybrał jednak, ale głosem kibiców, bo tam ludzie decydują o tym, tak jak w plebiscycie przeglądu sportowego, postawił na Wojciecha Szczęsnego. Z tym, że ja też mam świadomość, że bramkarze generalnie rzecz biorąc ogólnie w tego typu historiach, plebiscytach, wyborach mają zawsze dużo trudniej niż napastnicy. Także ja to tak odbieram. W moim prywatnym rankingu Wojciech Szczęsny, Lewandowski 2, Zieliński 3 i miejsce 4 to bym dał Glikowi za całokształt, za heroizm i tak dalej, i tak dalej. Bereszyński, Frankowski. No ale to są moje takie. Ale wy wiecie co? To jest trochę tak jak starszy brat Gali Tygodnika Piłka Nożna, czyli Przegląd Sportowy, który organizuje od prawie 90 lat plebiscyt. Pod koniec roku co się dzieje? Kiedy była Hossa, no teraz też nie jest źle, Skoki. Na polskich skoczków, to skoczkuje w ostatniej chwili. Albo Justyna Kowalczyk. Albo tak. Justyna Kowalczyk. Wskakiwali dosłownie na pierwsze podium, więc tutaj tylko byśmy zauważyli Szczęsnego za listopad. Ale inna formuła też, Janusz, bo tam dopychali głosami kibiców. Wydaje mi się, że ten wybór Lewandowskiego jest bardziej miarodajny niż Wojtka Szczęsnego, który wykonał fenomenalną robotę w Katarze, bo i policzmy mu Bayern, policzmy mu też awans, policzmy. Dlatego patrzymy się na całokształt, ale reprezentacyjnie już by się zastanawiał, czy... No tak, gdyby chodziło o piłkarza reprezentacji, pewno bym postawił na Szczęsnego. Chodziło o piłkarza roku. Z drugiej strony ja bym się kłócił. No ze Szwecją też Robert strzelił gola na mundialu, okej, gdyby wykorzystał karnego. Tak, ale dlatego to jest miarodajne. No, według... Myślę, że jesteśmy troszkę nasyceni i najedzeni. Chcemy czegoś nowego, ale pamiętajmy, że to jest nie wybór najlepszego piłkarza grającego w reprezentacji Polski, tylko generalnie bierzemy to, co się działo w ligach. Też Szczęsny też miał różne momenty, gdzie doceniamy oczywiście to, co zrobił na mundialu, to, co zrobił dla kadry w barażach, ale musimy wziąć jakby całość. No, kontrowersji nie ma, tylko to zawsze przy takich plebiscytach jest pytanie, chociaż tutaj inaczej, bo tutaj przy piłce nożnej też kapituła wybiera, czy to jest najlepszy piłkarz, najlepszy sportowiec, czy najpopularniejszy. W przeglądzie sportowym no to wychodzi, że najpopularniejszy jednak. Tak. A no, tutaj... To też możesz popatrzeć tak, że jednak w meczach z Villarrealem mimo jednej zdobytej bramki to też nie były takie mecze w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, które w jakiś sposób pokazały, że Robert Lewandowski doprowadził grę Bayernu do tego, żeby zagrali chociażby w jednej, drugiej finału. No tak, tak. Barcelona, były takie mecze, został przykryty przez obrońców Interu w tym pierwszym spotkaniu na San Siro dosyć mocno. Barcelona nie wyszła z grupy Ligi Mistrzów. Ale czekaj, Juventus też nie wyszedł z grupy. Ale bądźmy sprawiedliwi. Ale komentowałeś mecz, był fenomenalny. Wczoraj były skróty, twój komentarz i ta fenomenalna końcówka. Zgadza się. Liga Mistrzów, najwyższy poziom. Czy fenomenalny komentarz, czy mecz? Lepszy komentarz. Mecz drugie miejsce. W takiej kolejności, komentarz i mecz. Tak jest. Dokładnie. Tak jest. No wiesz, to jest trudne. Pogadajmy o piłce, no możemy pogadać po prostu. Zastanawiam się nad inną rzeczą, bo teraz zobaczcie, no powiedzmy, że ta kariera Roberta jeszcze potrwa do 2026 roku. Tak z optymistycznie patrzymy. Jeszcze się obrazi. To teraz by się można było zastanawiać. 11 tytuł piłkarza roku, 12, 13, 14 i co dalej? I kto będzie następnym kandydatem numer jeden? Zieliński, który jest parę lat młodszy. Zobaczymy, jak się jego kariera potoczy. Szczęsny już pewnie nie, bo raz, że bramkarz, dwa, że też, nie wiem, wiek może będzie jakaś zmiana warty. W 2026 roku bramce, to chyba, że Kiwior, tak? Kiwior, no właśnie. No, to chciałem. Dobrze, że to od ciebie wyszło, wiesz, a nie ode mnie, ale zaraz mamy taką nadzieję. Sobie tak bardzo szeroko porozmawiamy. No dobrze, panowie, ale jeszcze inne kategorie też. Oczywiście piłkarką roku została Ewa Pajor, tu chyba bez dyskusji. Był nominowany Kuba Kiwior do odkrycia, choć wydaje mi się, że... Ale specjalnie przyszedłem na galę, myślałem, że coś odbiorę dla Kuby, ale nic, no. Ale tak patrząc na jeszcze sukcesy netto, no to jednak Nikola Zalewski półka wyżej. Akurat koledzy z pokoju, więc na kadrze tak, więc oni dobrze się, no, trzymają się razem, młodzież, włoski, gdzieś tam styl i tak dalej, więc zostaje w tym pokoju na kadrze ta nagroda. Dwa takie, wydaje mi się, ciekawe momenty z mojego punktu widzenia ze sceny, to raz to wzruszenie Szymona Marciniaka. To było wyjątkowe, bo my wyznamy Szymona, że to jest showman, że to jest twardziel i tak dalej, a tu jednak no gdzieś łezka pojawiła się wokół.
Jessica Zalewska, no, tak samo. Nie, tak, tak. I powiem wam, że widziałem ten materiał Andrzeju i po raz kolejny i cały czas mnie to chwyta za serce. Tak, ja się też mały włos tam nie rozklepałem. Do mnie żona napisała, że aż jej łezka poleciała, bo też Ivana dobrze oboje znaliśmy. Ale to fajnie, że jest trochę śmiesznie, trochę poważnie, trochę merytorycznie. Natomiast trochę, wiesz co? Trochę też takiego jest... No chwili takiej refleksji, wspomnień i trochę łez emocji ludzkich, bo taka jest piłka. Ja z kolei mam problem z trenerem roku, bo trzeba by powiedzieć, zamknąć oczy, powiedzieć, najlepszą robotę piłkarsko-trenerską wykonał Czesław Michniewicz i tu możemy mówić. Mhm. Awans, baraże, wyjście z grupy i tak dalej. Nie ma problemu. A z drugiej strony Marek Papszun, który zdobył Puchar Polski, Super Puchar Polski. A gdzie Maciej Skorża? Mecze w pucharach tutaj nie docenienie spore. Tylko pół roku. Słuchaj, tak jest w polityce zgniły i kompromisy cieszą się tak jak z Putinem, tak prawda? Pół Europy Zachodnia, może większość mówił, handlujemy z nim, chociaż to bandyta, niedemokrata i kieruje w sposób carski Rosją. I na końcu wychodzi wojna z Ukrainą i nie wiadomo jak się zachować. Tutaj nie może być kompromis. Albo bierzemy pod uwagę tylko to, co rzeczywiście Michniewicz dokonał z wyjątkiem nocy po meczu z Francją czy z Argentyną? Z Argentyną. Mówiąc żartobliwie, albo stawiamy na trenera, który wykonał w polskiej piłce naprawdę wiele, aczkolwiek jego porównanie z tym, co zrobił selekcjoner, nie ma sensu. Więc trzy razy z rzędu można powiedzieć było... Marek Papszon, trzy razy z rzędu Adam Nawałka. To są dobrze. Po raz pierwszy w historii po Adamie Nawałce, czy w ogóle po raz drugi w historii, licząc pana Adama, ktoś dostał nagrodę. No fakt, że ona była... Tomek, a co do Maćka Skorży, Maciek po prostu zdobył mistrzostwo, ale potem jego odejście z Lecha i nie kontynuował tej roboty. Ale to chyba wiecie, dlaczego tak było. Chodzi, zmierzasz też do tego, że plebiscyty są od tego, żeby rozstrzygać, tak. Więc rozstrzygnijmy, a nie dzielmy. Nie, właśnie nawet po to, żeby też dyskutować o tym, tak. Dlaczego Michniewicz, albo dlaczego Papszun. Kompromis tak. To tak samo było, wydaje mi się, przy drużynie roku. Aha. Że była reprezentacja, jakby w ostatniej chwili zadecydowano, że jeszcze będzie Lech Poznań. I teraz nie wiem, czy zostało to potraktowane tak samo jak w przypadku trenera Michniewicza, że pewien niesmak pozostał po tych mistrzostwach i dlatego też damy tutaj Papszuna, żeby nie było tak, że tylko Michniewicz, a tutaj do reprezentacji Polski też no, dajmy tego Lecha Poznań, no bo jednak Mistrzostwo Polski, wyjście z grupy Ligi Konferencji, żeby gdzieś może nie było takiego odgłosu, że ta reprezentacja, która nie ma ostatnio dobrej prasy, żeby to nie było tak rozmasowanie lekkie tematu tak, też. Aczkolwiek tak jeśli wydaje. Chodzi o cele, to Czesław Michniewicz taki jest fakt. Tutaj Szwecja, Liga Europy. Nie no, cele zrealizowane. Jerzy Brzęczek też nie dostał. Są to absolutnie mocne argumenty. A też zrealizował cel. Tak. Ja bym tu wręczył po prostu indywidualnie te nagrody, a nie rozdzielał Lech Poznań, reprezentacja, Michniewicz, Papszun. No okej, okay, tak nie to... takie kompromisy zawsze tak kończą. Znaczy, może trochę nie do końca. Można zrobić kolejne kategorie, jak jest ligowiec roku, pierwszoligowiec roku, no to można zrobić selekcjoner roku. I... No zawsze jest a u nas zawsze jest, nie, właśnie to jest to, że może być kilku. Ale możesz z tym rzut 21 porównać. A to o, chociażby. Tak, i Kamil Grosicki między innymi też ligowiec roku, podobało mi się. Kamil ostatnio w takiej dobrej, wydaje mi się, formie też jako erudyta. Fajnie też podpompował jeszcze Szczecin, Pogoń. Tak, tak. Widać, że jest mocno związany. I Kamil jest aktywny. Bo prawdziwy ambasador swojego miasta. Tak, tak. Ja wiem, że wszyscy kochają reprezentację i wszyscy piłkarze Kamil kochają wyjątkowo. Jak jest zmiana selekcjonera, zmiana reprezentacji, on się uaktywnia mocno. Jakby chciał powiedzieć, jestem, proszę na mnie. Żydar pytał, czy chcę grać. Już wysyła sygnały do Portugalii. Ale ja to tak odbieram. Portugalski trener go nie powołał na dużą imprezę. Także byłby na 5 dużych imprezach. Kamil, a na jednej dużej imprezie nie był, bo trenerem selekcjonerem był Paulo Sousa. Portugalczyk. Może inny Paulo postawi na niego. No, tak, ale za moment o selekcjonerze, panowie, jednak przejdziemy do reprezentacji przez reprezentanta Polski. Jest Kamilek. Żona, jak zawsze, jest, tak. Kamila Dominika z Długozem rozmawiałem, zjawiskowo wyglądała. Tak, w sukience ja tutaj wystąpię jako, nie wiem, taki własną firmę? Kącik celebrycki, chyba Violi Piekut, tak widziałem gdzieś na Instagramie, ale wyglądała naprawdę. A kto to jest Viola Piekut? Nie mogła w swojej przyjść, tylko musiała... Nie mogła w swojej, tylko w Violi Piekut? Nie no, człowieku. Ja wyrosłem na grażynie kasy. Idziesz tak jak my, no nie wiem, ja chyba z Zary, tutaj Lancerto, tylko kurczę, wiesz, idziesz się przygotować z całym teamem, no kurczę, nie znasz się. Ale się poznał, mam nadzieję. Spokojnie, za kilka lat Kiwior Gala Złotej Piłki, to wszystko będzie szyte na miarę na pewno. Ale dobra, panowie, już poważnie przechodząc do tego, co się stało
czy zaczęło się dziać w piątek, to się podpompuje, jak poinformowałem. Słuchajcie, no, pewne rzeczy działy się od kilku dni, ale można było wreszcie powiedzieć o tym nieco więcej w piątek, gdy kluby doszły już faktycznie do porozumienia, to między czwartkiem a piątkiem to się wszystko zaczęło, ale to za chwilę Rafał nam pewnie powie bliżej, materializować. Ostatecznie Kuba Kiwior dostał taki sygnał w piątek, że tak, staniesz się prawdopodobnie. Nie wychodź na trening już. Nie wychodź na trening piłkarzem Arsenalu. I ta informacja, nawet widziałem po aktywności wokół tego tweeta przeczytanego bodaj 2 miliony razy. Fuj, tylko tweet, tak? Tylko jeden tweet przeczytany 2 miliony razy, że był to szok. Jednak kierunek, wiadomo, była mowa o dużym klubie, ale jednak, że lider Premier League, że Arsenal, który ma mocną obronę. Po prostu, Rafa, no powiedz nam, jak to się działo i od kiedy przede wszystkim to się działo? No dobrych kilka tygodni, jeszcze w zeszłym roku był pierwszy sygnał. Jasne jest, że jak na rynku jest młody stoper, posiadający, jak to się mówi, lewą nogę, no to jest to zainteresowanie. I ktoś pisał, pytał, to prawda, że Juventus obserwuje, to prawda, że Inter, no kurde, cały piłkarski, ten europejski świat obserwuje młodego gościa, który jeszcze zagrał na mundialu. Nie oceniam teraz tego, jak zagrał, ale w tym wieku się pokazał. Mam wrażenie, że w wielu momentach bardzo dobrze. No i od kilku tygodni pojawił się ten temat Arsenalu i to no nasz też, myślę, wielki sukces, że to udało się utrzymać w tajemnicy, bo możemy sobie żartować, ale to naprawdę jest bardzo ważne, ta dyskrecja w tych rozmowach i no tak jednak... Tak jak u Cezarego Kulesza, tak u was też. Nie? No dokładnie, ale myśmy nie, chociaż nie wiem, czyżśmy trochę tropów nie mylili, może trochę tak, ale no wiesz, ja jeszcze jestem ze środowiska, to wiesz, że dużo znajomych kolegów pisze, dzwoni cały czas, a od wczoraj z pretensjami, czemu nie powiedziałeś, czemu nie dałeś znać i tak dalej. No ciężko dać znać. Karany za to, wiesz? No domyślam się, no już jestem karany, słuchaj. Ale nie, no jednak ta, jak to się mówi, szczelność była bardzo ważna. Wracając do tego, kiedy był kontakt, rozmowa taka jakby między agencją, ludźmi od nas, Pawłem Zimończykiem, Braniem Jaszurkiem, Słowakiem i Saszą, którzy jakby też tymi tematami się zajmują. Trzeba było się podzielić na dwa obozy. Jedni w Londynie, drudzy w Specji, ale jeszcze przed Nowym Rokiem był ten kontakt i nawet taką rozmowę Kuba odbył, wideo w zasadzie, nie telefoniczną, wideo z Mikelem Artetą i Edu. Było? Kurczę, wiesz co, nie wiem, z 2 dni przed Sylwestrem, nie pamiętam kiedy teraz dokładnie, ale tak w tych granicach to było. No i wtedy wydawało się, że jeżeli masz rozmowę z trenerem, który przedstawia swój plan na ciebie, opowiada naprawdę o wielu szczegółach, które no nie, że były tajemnicą, ale które są takie, powiedzmy, insiderskie, a jednak mieli to super prześwietlone, konkretny plan, jakie mamy pomysły, ilu mamy zawodników na twoją pozycję, jak ta droga do grania może wyglądać, no to Kuba był oczarowany, tak? Także ale to Rafał, powiedz, jest 2 dni do Sylwestra, rozumiem, połączenie skype'owe. Tak, siedzi tak. Edu, siedzi Mikel Arteta. Dokładnie tak. I co mówią Kubie? Cześć Kuba. Nie, no mówią tak, to czym ci powiedziałem. Czego cię potrzebujemy? Bo to jest tak, ekipa, która jest mega mocna, tak? My też zastanawiamy czego się. No, to, słuchajcie, nikt nie da Kubie od razu miejsca w wyjściowym składzie. Miejmy nadzieję, teraz już z perspektywy nagle już nienawidzę Manchesteru City od razu. Z mistrza Anglii. Tylko będzie musiał oczywiście stopniowo łapać te nowe niuanse taktyczne i wchodzić do składu. Ale jestem przekonany, że jakieś minuty złapie. Mówił trener Arteta o tym, że no, ta kwestia lewonożności Kuby, sposób otwierania gry, możliwość zagrania piłki z obrony długiej, diagonalnej, gdzieś tam do przodu, to są wszystkie te aspekty, które oni potrzebują. Sposób przede wszystkim otwarcia gry. Ja nie mówię też teraz o grze defensywnej, tylko wiemy, jak Arteta lubi grać od bramki. Ci obrońcy są do tego potrzebni. Natomiast kwestia, że ma tylko jednego, tak na dobrą sprawę, zawodnika na tę pozycję lewonożnego, no to zamyka mu ileś tam opcji w tym rozgrywaniu piłki. Masz w środku dwóch prawonożnych, Salibę, Gabriela, no i też już kierunkowane są te ataki rywali, no po to, że jednak nie będą schodzili do lewej nogi do rozegrania, tylko do prawej. No i to tak, no nie chciałbym też jakieś wchodzić bardzo w szczegóły, żeby nie zanudzić, natomiast no tak ogólnie, tak ogólnie chodzi o te aspekty, które Kuba ma, te atuty, które myślę, że są w Polsce doskonale znane. Umowa na ile? 5,5.
Rafał, ale kupują talent. Jasne, że tak. Do dzisiaj. Wiesz, ja ci powiem tak, pewnie zaraz Włodar by o to zapytał, ale też czytam te komentarze, które się pojawiają, a od razu na pewno wypożyczenia na pewno. No właśnie, pewno nie plan, ma szans. Bez wypożyczenia. Nie, bez wypożyczenia. Bez wypożyczenia, naprawdę Arsenał był zdeterminowany, żeby to zrobić w tym okienku, bo te wszystkie inne kluby, które się wymieniały, teraz, które wymieniano, że nie chcę teraz tutaj nazwami rzucać, były raczej pod kątem lata. Specja też jakby dawała sygnał, że mocno chce walczyć o utrzymanie, że potrzebuje Kubę. No troszkę tych punktów ostatnio zrobili, więc troszkę się tam uspokoiło, znaleźli zastępstwo być może. Także już możemy powiedzieć, że w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, Przemysław Wiśniewski zostanie podpisany też jako piłkarz Specji, więc... Polski klub się robi. Ta miłość do naszego paszportu jest... Drągowskiego, Żurkowskiego, Rece. Nie, to jest inny. Jarosław, nie. Infootball, Daniel Weber. Synek ze Śląska kolejny. Tak, no... Tak, zobaczcie, jak on szybko został jakby też wypromowany w Wenecji. Trafili absolutnie z kierunkiem. Jasne. Jest topowym, absolutnie też środkowym stoperem ze świetną szybkością, więc pasuje. Będą zadowoleni w specji. Aby go wziąć. Tam jest 4-5 milionów bodajże euro, więc ta część... Nie ujawnisz nam pewnie tego do końca, ale to jest około 25 milionów euro ze zmiennymi. Tak mówią. Wskakuje od razu Wiśniewski i kto wie, czy za moment on nie będzie kolejnym zawodnikiem, który będzie warty, nie wiem, około 20 milionów, także dzięki Kiwiorowi, który od razu... To zależy, jaki klub się zgłosi też, bo wiesz, tak. Inaczej jak zgłasza się po ciebie Anglia, no Juventus przy swoich problemach, o którym się mówiło, no to takie kwoty byłyby nierealne do osiągnięcia. No to dzisiaj minus 15 punktów Juventusu, oni mają zupełnie inne problemy. Tu nawet mamy teraz grafikę z najdroższymi piłkarzami polskimi, gdzie tak sobie szybko... Piąte miejsce, tak? Tak, gdzieś w tych granicach. Tak. Ja powiem między siódmym a drugim, tak? Zależy jak liczyć, bo z tego co słyszałem, to jest około tych 25 milionów, ale można oczywiście z bonusami wyciągnąć więcej, ale oczywiście to są tajemnice kontraktowe i tylko kluby dokładnie wiedzą co i jak. Ja zawsze chciałem Rafała o to zapytać, może już go pytałem prywatnie, a może nie. Dawno żeśmy się nie widzieli, powiedz mi, no bo byście byli przy narodzinach piłkarza Kiwiora, tak? Wasza grupa. Tak, chociaż jakby dołączyliśmy do niego w momencie, kiedy był już w Anderlechcie, wiesz? I no właśnie zastanawiał się, co dalej, wejście do dorosłej piłki. Mieli interesy przystanek słowacki. Żyli. No właśnie, ale Żylina to jest jeszcze nic. Podbrezowa. Ziarne pod Brezowa. O, proszę. Zapraszam tam kiedyś, piękne okolice. No, fajnie grają w piłkę, słuchajcie. Słuchajcie, no to było takie... Czy to jest kwestia waszego partnera słowackiego? Tak. Znaczy, generalnie jesteśmy firmą, która działa... Mówiąc prosto, nauczyć grać? Słuchaj, my mamy jakby siedzibę w Żylinie w ogóle, więc oficjalnie, więc teraz... Nie no, ja mamy grupę Słowaków, Polaków, jeszcze ludzi innych nacji w całej Europie, tak naprawdę. Przypomnijmy, bo macie jeszcze Lobotkę w Neapolu i Hanczko w Feyenoordzie. W Feyenoordzie, który też za chwilę może być topowym tak, transferem. Tak. Hanci to też jest taki talent, no też do Feyenoordu ze Sparty Praga odszedł za jakieś tam pieniądze i dobrze. Ale wróćmy do Żyliny. Wróćmy do Żyliny, a nawet do Podbrezowej. No, wiecie co, tak sobie też to analizowałem i który był moment kluczowy. I nagrałem taki filmik, jak byłem z Kubą w Specji. Szukaliśmy tam mieszkania. Pierwsze dni, żeby mu trochę pomóc w tej aklimatyzacji. Pamiętam, że spacerowaliśmy po Specji. No, piękne miejsce też swoją drogą. Takie długie, wysokie schody są tam. I szliśmy po tych. Mam ten filmik na telefonie. Myślę, że kiedyś go wrzucę do sieci. I Kuba szedł i nagle się cofnął o kroczek. I co? No, trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa w przód. Nie? Wtedy już te dwa w przód to była Specja po Podbrezowej, która nawet spadła później z tej ekstraklasy, nazwijmy to, słowackiej. No ale Kuba już wtedy poszedł do Żyliny. Było jasne, że to jest spory talent. Ale co było kluczowe? Słuchajcie, to nie jest łatwo przekonać chłopaka, który ubiera bluzę Anderlechtu, który współpracuje z Kompanym, który widzi te wielkie gwiazdy i trenował już nawet z pierwszym zespołem, ale no nie było tam możliwości wejścia do pierwszego zespołu w tamtym okresie. Gra w Lidze Mistrzów tej młodzieżowej w barwach Anderlechtu. Idzie na Słowację, jeszcze tam na wioskę, gdzie no, Podbrezowa jest blisko większej miejscowości Bańskiej Bystrzycy. No to wiecie, góry. Mhm. Niedaleko Hopok. Fajne, piękne okolice, w golfa można pograć, ale mówiliśmy to Kubie, że prędzej spotkasz tam niedźwiedzia niż człowieka w tym hotelu, w którym mieszkasz. I tak było, ale to co ci daje? Skupienie się na piłce, naprawdę. Nie masz jakichś tam pokus, kombinacji, tylko... Ale do domu miał blisko, wiesz, pokus. Wiesz co, teoretycznie no 3,5 godziny, gdzieś tak 4 do Tychów może nawet, bo tam trzeba się troszkę przez góry jednak przemieścić. Natomiast no to był ten kluczowy ruch, bo wiedzieliśmy jak gra Podbrezowa, że to jest właśnie, no, zachowując proporcje, piłka, nie wiem, nie Xavi Ball, tylko Guardiola Ball może bardziej, że chcą grać w piłkę, otwierać, dają szansę, bardzo dużo młodych zawodników gra w tym zespole, wtedy też grało.
kilku starszych znanych z, nawet z ekstraklasy, jak Erik Grendel, Boris Godal w tej chwili. W tamtym czasie jeszcze też kilku zawodników z ekstraklasy się tam przewinęło. I wiesz, wiedzieliśmy po prostu, że tam będzie grał w tym wieku tam 18 lat i będzie dostawał te szanse, będzie mógł się rozwijać. Potem podjęła trop Żilina, która też ma doświadczenia przecież ze stoperami. Porównywany był Kuba do Milana Skriniara tam bardzo często. No i poszedł tą samą drogą. I no, dziś jest, jeszcze nie jest. Dziś jest w Londynie, on nie w Arsenalu, ale dziś jest w Londynie na badania. To wylądował wczoraj w Londynie. Pierwsza część badań medycznych. Tutaj tak Fabrizio jest. Romano się trochę pospieszył, bo on powiedział, że one są skończone, tak, ale nie. Z tego co słyszę, to będzie tak, że tak, dzisiaj pojedzie jeszcze sobie na mecz, usiądzie w loży z Edu, z ludźmi z Arsenalu. Ale go pokażą. Ale właśnie nie wiem. Z Trossardem. A nie, Trossard już ma być w składzie na ten dzisiejszy mecz. Tak? Jesteś pewien? Nie jestem pewien, ale tak słyszałem. Będziemy się niedługo z Londynem też łączyli. Maciek dzisiaj komentuje to spotkanie. Tak mi powiedział ktoś wczoraj via Play, jak byłem. Okay. Mamy grupę Bundesliga, Premier League. Pytałem chłopaków właśnie, czy Trossard będzie. Mówili, że już ma być w składzie meczowym. Ale... kadrze meczowej. Być może tak. W każdym razie Kuba ma dzisiaj na pewno być w loży ze swoją dziewczyną, nie narzeczoną dziewczyną. Tak, dziewczyną. Tak, tak. Edu, pełna... z Claudią. Pełna, tak, pełna śmietanka i z tego, co też mi powiedział. Nie może być tam, w jeansach. Takie tam nawet w jeansach nie no właśnie, nie może być w jeansach, także, ale myślę, że... A w rurkach? No, bardziej. Nie wiem, co teraz jest. Dzwony teraz wchodzą chyba z powrotem. Bo... Aleksandry McQueeny na nogach muszą być. To jest w ogóle ciekawy kierunek, bo nawet tak pod kątem trenerów, bo Dawid Szulcze kiedyś goszcząc w Cafe Football, pytaliśmy tam o pewnego rodzaju jego rozwój trenerski i on poszedł na takie przygotowania, na obserwacje, jak to się mówi, nie na testy, tylko bo śpię jeszcze. Na staż. Na staż poszedł do Żyliny właśnie. Ja sobie mówię, to jest ciekawy moment, bo my szukamy gdzieś, jeździmy gdzieś, tak? Hiszpania, Anglia, tutaj, Włochy. A czemu my nie szukamy czasami inspiracji masz z Bielska 40 kraju, który jest, to szuka Witkos czy w Termalice. Tam Słowaków było tyle. Ale to jest ciekawe, poszedł do Żyliny, zespół, który grywał w europejskich pucharach, tak w fazie grupowej albo w eliminacjach do europejskich. Słuchajcie, Paweł Stanio tam przecież. Tak, chyba był u Pawola, bo ja wiem, że pewnego rodzaju też znajomości polskie, ale to i też tak nawet przechodząc, skoczymy do tego tematu późniejszego, też czasami się zastanawiam, bo kiedyś też polscy prezesi w klubach zastanawiali się chociażby w Legii Warszawa, czy nie sięgnąć po trenera z tamtego kierunku. Tak? Czy były rozmowy? Byli u nas trenerzy z tamtego regionu, czy Radolski, czy Liczka, ale my czasami też jako polska piłka szukamy czegoś lepszego, czegoś droższego, czegoś, co jest spektakularne, komuś, tak? Daje się nam tak nazwisko, CV, tutaj osiągnięcia, a czasami gdzieś bliżej, gdzie można też wyciągnąć pewnego rodzaju wnioski, czego się nauczyć. Może my nie oceniamy słowackiego futbolu jako jakiegoś takiego, z którego można czerpać wzorce, ale przykład tego chłopaka, który dzisiaj jest w Londynie, pokazuje, że to jest też miejsce, gdzie można się nauczyć grać w piłkę. A Stach Lobotka, który dzisiaj gra ty mógłbyś opowiedzieć o nim? Nie, no ze Stanem. To jest generalnie też ze Stanem Lobotką ciekawa sytuacja, bo był nawet hejtowany już na Słowacji, nawet nie w Neapolu, że trochę brzuszek, trochę on miał taki, on ma tendencję takie. Tak. Też ma taką budowę, że ta, że tak powiem, tylna część ciała troszkę tak wypięta, ale teraz jest, nie no, teraz odbudował się sam, odbudował go Spalletti. Pewne zmiany też w życiu prywatnym mają wpływ na to wszystko. Korzystnie, tak? Oni chcieli odpaść, wiesz? Ale miał trochę zakrętu. Na Scudetto się skupić. Rafał miał za 2 lata zakrętu, co? Miał taki moment właśnie w Neapolu, ale to też jest właśnie taka fajna historia, słuchajcie, jak przez pomyłkę. Ja już tą historię kiedyś opowiadałem chyba, ale nie u was. Jako młody chłopak trafił do Ajaxu, taki powiedzmy nastoletni, pierwszy klub. Dennis Bergkamp jeszcze tam był dyrektorem, wręczał mu koszulkę, zdjęcia, to pierwszy wywiad. Tam to robi to wrażenie, kiedyś też to mówiłem, jak byliśmy u Milika w The Two Combs, czyli w tej akademii, ośrodku. No tam tylko głową kręcisz, Van der Sar, Bergkamp, Burowie, Overmars i tak dalej, więc no, tam jest się na kogo zapatrzeć. Jest nawet filmik w internecie do dzisiaj. Za Stanem to się ciągnie mocno na Słowacji. Wtedy tak był zmieszany, ale teraz się z tego śmiejemy. Dostał tą koszulkę, pierwszy wywiad po angielsku. Troszkę jeszcze ten angielski był taki, nie? I powiedział, this is my son. Powiedział sen zamiast dream. I słuchajcie, potem w szatni w Trencinie, po jakimś meczu wygrałem, wszyscy zaśpiewali, this is my son. Tak się to przebiło do
tak się to przebiło do, powiedzmy, mainstreamu słowackiego. Akademia jest nazwana w Trenczynie This is my son Academy. I te This is my son. Lobotka w autobusie na Apolu? No, polskie hity, a wiesz co? Właśnie naszego... Ja to widzę nocą. ale to nie moje wpływy, to myślę, że Arek Milik jeszcze wcześniej i a dobrze, że na Katowice na pewno. I nocą też. Nie, ale grali taki mecz, w Krakowie grała, nie? Grało na Poli z Wisłą? Dobrze pamiętam? Jak grało, tak, był taki mecz. Tak. To właśnie, co wrzucił tam? Zdjęcie Katowice tego drogowskazu. W Spiszu? Że nie byłem. A już nie będziesz, wiesz? Lemoniada? No tak, teraz poruszamy naprawdę ważne tematy. No. Kluczowe dla polskiej piłki. No gdzieś tam stracili zapał, stracili rentowność, szukali Gazprom, inwestora i w Sylwestra była ostatnia impreza. I także już z Katowice nocą. Kultowy lokal, nie? Tak. No to chyba legendarne, tak? Katowice, legendarne. Miejsce. Na mapie. Zostawmy to, słuchajcie, pogadajmy o piłce. Wracamy do gdzie Bartek spał, pojedzie na balet. Wróćmy, panowie, do tych klubów piłkarskich, przeniesiemy się za moment do Londynu. Dokończę tylko myśl a propos Kuby Kiwiora, że on dzisiaj zasiądzie na trybunach, obejrzy mecz z Manchesterem United. Mogę pokazywać, myślisz, tak? Nie wiem właśnie błędzie tego. Jakieś obrońcy, wiesz, nie od razu. Mudryka, no pokazywali. Mudryk był już podpisany. To jest to, że myślę, że to się tak zrealizuje. Zobaczymy. Wtorek już tak. Go posadzą za bramko, to nie. Na loży, ma nie być w Żisach, więc myślę, że... Jutro, we wtorek, dokończenie tych badań i trzeba się spodziewać tego podpisu chyba w tych okolicach, prawda? Rafał, tak, no właśnie mówię, poniedziałek, wtorek, myślę realnie, te wszystkie pozwolenia i tak dalej. Pozwolenie o pracę. Auto zmieniasz, tak, za miesiąc? Wszyscy to samo, nie? Ale teraz mi zaglądają gdzieś, ja nie wiem. Kalkulator, ten GB pokazuje... A ja mówię, bo wiele właśnie osób od razu tam, jak jakiś redaktor z Polski wrzucił na Twittera informacje o tej przymiarkach, powiedzmy, to... Od razu mi tam się zaczęły informacje pojawiać, a ja wtedy byłem w niecieczy, słuchajcie. Robię inny ruch transferowy w pierwszej lidze. Skra Częstochowa, Damiana Hilbrichta do Termaliki, a w siedzibie też, Termaliki... Też spektakularny. Bardzo spektakularny ruch. Z Bielsko był, tak? Tak. To chłopak jest z Bielska, z rekordu. Zabrali się koniecznemu, nie? To nie. Kwartkowiczy. Zostawmy to. Nie zabrali. Był u niego, nie? Tak. Był kiedyś. No Bartek, wiadomo, w Bielsku dobre rozeznanie. To jest chłopak z rekordu. Gdzieś tam futsal też długo grał. Ja też jakby te kierunki doskonale znam. I... Komentowałeś futsal w Orange, dobrze pamiętam? Jeszcze komentuję czasem. Ekstraklasę dla rekordu Bielsko-Biała, swoją drogą. I tak go tam na tym parkiecie znalazłeś? Nie, on nie grał już w pierwszej, bo wiadomo, już pewnie... Albo trawa, albo parkiet. W pewnym momencie już jest rozbrat, ale grał do jakby do poziomu U21 mistrzostw, jest nawet chyba mistrzem Polski U21, U19, U20 futsalu, bo rekord to wiadomo... Po kolei we wszystkich kategoriach wygrywa. Ale do czego zmierzałem? Że byłem w tej niecieczy i tam w siedzibie zasięgu za bardzo nie ma. I potem niektórzy mieli pretensje, że ja pierwszy komuś nie napisałem, że doszło do tego, więc tłumaczę się. Po pierwsze nie mogłem, póki to się nie gdzieś tam toczyło, po drugie nie miałem zasięgu. Nie ma zasięgu w niecieczy? Ale nie, jest Wi-Fi, tylko akurat w tym biurze byłem akurat z panem Wisłockim, Rafałem, byłem prezesem Wisły Kraków swoją drogą. Janusz, ale zdolny tych chłopaków miałeś w orężu, naprawdę. Nie? Ale to... To nie moja wina. Dobry scouting miał. Nie, tak wyszło, to nie, rzeczywiście... Scouting Janusza. Ale wiesz co, nawet wczoraj... To jest program o mnie, pogadajmy o piłce, a nie o transferach. Panowie, przenieśli się na moment z niecieczy do Londynu. Bardzo blisko. Jest Maciej Łuczak, który dziś na antenie widzi. Jest zasięg. Jest zasięg, który będzie komentował. Good morning, panowie. Good morning. Good evening, jak mówił były trener Arsenalu, dzisiaj Aston Villa, ale Mikel Arteta to jest jednak ten człowiek, o którym też będziemy chcieli z tobą porozmawiać, bo dzisiaj Arsenal mierzy się z Manchesterem United. Być może kluczowe spotkanie dla tytułu mistrzowskiego. Jeżeli Arsenal wygra, to utrzyma 8-punktową przewagę nad City. Maciek, zacznijmy od tego, czy nie wiem, miałeś okazję przejrzeć angielskie weekendowe gazety, czy ktoś pisze o Kubie Kiwiorze, który od soboty jest już w Londynie? Miałem okazję przejrzeć angielskie gazety, nawet mam dwie ze sobą i jest nawet okładka Timesa z nowym transferem Arsenalu, natomiast tutaj ją może pokażę, niestety nie jest to Jakub Kiwior, jest to Leandro Trossard. Jeśli chodzi o te zakupy Arsenalu, to przede wszystkim jednak prasa skupia się tam na
Trossardzie, który też chyba no, trochę wyprzedził Jakuba Kiwiora, jeśli chodzi o ten czas, kiedy podpisywał umowę. I nie ma się co oszukiwać, że w dużej mierze skupiałem się jednak na tym, co ma się dzisiaj wydarzyć na Emirates, bo to jest bardzo ważne spotkanie i też mam tutaj ze sobą choćby Daily Mail i tak przeglądając to, co sobie tam dziennikarze angielscy piszą, no to przede wszystkim są to relacje z wczorajszych meczów, jak i zapowiedź tego, co właśnie dzisiaj się na Emirates wydarzy. Dużo jest też o Mikelu Artecie, bo to jest jeden z takich ludzi, o którym dużo się pisze generalnie przed tym spotkaniem, więc ten wątek trenerski jest ciekawy, bo myślę, że Jakub Kiwior trafia do bardzo ciekawego szkoleniowca, do takiego trenera, który w ostatnim czasie ma bardzo dobre recenzje, który jest trochę wstawiany jako taki wzór nowoczesnego, młodego trenera. Bardzo dużo się o tym pisze i to też są on oraz Edu, to są tacy ludzie, to też na to warto zwrócić, myślę, uwagę przy tym transferze Kiwiora, który wiele osób zaskoczył, w tym przyznam, że mnie też bardzo, że czasami Arsenal sięga po takie nieoczywiste rozwiązania. Przyszedł do klubu za bardzo duże pieniądze Ben White, tak trochę postrzegano ten transfer jako ogromny z jednej strony finansowo, ale nie do końca przekonujący sportowo. A drugim takim piłkarzem, który też trafił do Arsenalu i był troszkę kwestionowany, trochę się dziwiono, to był Aaron Ramsey, bramkarz. Dwa razy z rzędu spadał z Premier League, najpierw z Bournemouth, potem z Sheffield, a teraz jest jednym z najlepszych angielskich bramkarzy, jest pewnie nawet jednym z najlepszych piłkarzy Arsenalu w tym sezonie, więc naprawdę i Edu, i Arteta mają bardzo dobre oko, mają często plan na piłkarza, bo też White'owi choćby zmienili pozycję, więc to myślę, że naprawdę jest już spore wyróżnienie, że oni tak bardzo też chcieli pozyskać po prostu do Arsenalu Jakuba Kiwiora. Jeszcze pewnie swoje strony w angielskich gazetach Kuba Kiwior będzie miał poświęcone, kiedy właśnie ten podpis w przyszłym tygodniu będzie już parafowany. Powiedz też, Maciek, stricte o spotkaniu, no bo jest to absolutny hit. W Londynie na pewno cieszą się, że bez Casemiro po drugiej stronie boiska, zawieszony za kartki, ten zawodnik świetnie się wkomponował do ekipy United. To będzie duże osłabienie, a Arsenal jednak, no tutaj chyba jest bez wątpienia faworytem tego meczu. No nie ma się co oszukiwać, że w momencie, w którym w końcówce przeciwko Crystal Palace Casemiro otrzymał żółtą kartkę, to wielu kibiców Arsenalu naprawdę bardzo się ucieszyło, bo to jest jeden z najważniejszych piłkarzy dla United, ale Erik ten Hag też tak dosyć odważnie wypowiadał się, że oni pokonali Arsenal bez Casemiro w pierwszym meczu rozgrywanym na Old Trafford, więc widać, że jest spora pewność siebie zarówno w Manchesterze United, jak i w Arsenalu. No, ze względu na tę nieobecność Brazylijczyka, pewnie większym tutaj faworytem, czy też ze względu na to, że gra na Emirates, jest Arsenal, bo oni też u siebie mają bardzo dobry bilans. 7 zwycięstw i tylko jeden remis. Wygrywali choćby z Tottenhamem już na własnym stadionie, są bardzo skuteczni, dlatego oczywiście Arsenal to jest w takiej sytuacji, że dzisiaj zwycięstwo naprawdę bardzo już szeroko otwiera drogę do tytułu. Troszkę zgubią Manchester United, zostanie im w tym momencie mniej więcej na półmetku sezonu, już ciut za półmetkiem, wtedy przede wszystkim City, które też jednak tą stratę punktową ma całkiem sporo, więc na pewno są oczekiwania takie, że ten dzisiejszy mecz będzie zrobieniem kolejnego kroku w stronę mistrzostwa, które no, tak naprawdę wydaje się coraz bardziej realne, bo na początku można byłoby trochę sceptycznym. Arsenal już kilka razy nieźle zaczynał sezon, mówię tam o poprzedniej dekadzie, ale potem niewiele z tego wynikało. Teraz wydaje się, że ta drużyna jest mocniejsza i że jest w stanie robić te kolejne kroki, no ale też trzeba poczekać na to, co się dzisiaj wydarzy. No dobrze, zatem czekamy. Maciej Łuczak prosto z Londynu dziś będzie komentował to spotkanie z Emirates. Z Przemkiem Pełką, dobrze mówię? Tak jest. Tak jest, 17:30, pierwszy gwizdek. Cieplej jest w Londynie niż w Liverpoolu, bo widziałem, że wczoraj mieliście spore problemy z temperaturą tam jednak na tej loży prasowej. Wysiedliśmy na dworcu w Londynie, bo wczoraj przyjechaliśmy pociągiem, to naprawdę trochę odetchnęliśmy z ulgą, bo ten mróz w Liverpoolu był potężny i tak sobie właśnie żartowaliśmy, że ten, nie wiadomo co jest na większym minusie, czy Chelsea i Liverpool w tabeli, czy też właśnie temperatura w Liverpoolu, więc nie. W Londynie jest słonecznie, jest cieplej, więc dzisiaj też liczymy na to, że ten mecz będzie po prostu lepszy, bo wczoraj na Anfield raczej ciężar. No właśnie, oby było gorąco także na boisku, na stadionie Emirates. Maciej Łuczak prosto z Londynu, dziękujemy ci. Dziękuję. Maćku, jeszcze... Lubię ten przepych tych hoteli. Tak. Właśnie. Pokoje, nie? Tam dużo miejsca. Ale ceny się zgadzają zawsze. Tak, ceny są zdecydowane. Jaka dobra jakość połączenia. Ciekawe, czy z Barceloną to się można w taki dobry sposób połączyć. Wracam do gali wczorajszej, wiesz? Nie było właśnie tego. Nie było dobrego Wi-Fi w Barcelonie. Chyba tak nie mogliśmy się połączyć. Okej.
Panowie, jeszcze tutaj delikatna, delikatna szpileczka. Wita panowie, wracamy do tego pana za naszymi plecami, który fajnie wygląda w tych biało-czerwonych barwach, jak to w reprezentacji dokładnie Polski. Pasuje, ale wiecie co, tak zresztą sobie pamiętam, że zobaczcie, bo tak ten Trossard, tak, to pamiętam mecz z Belgami, kiedy Trossard wszedł w Brukseli przeciwko Polsce. Trochę nam nie grał w tym spotkaniu i zobaczcie jednak, trener Michniewicz wykonał ruch bardzo istotny gdzieś w tej całej karierze reprezentacyjnej Jakuba Kiwiora. Absolutnie. Bo postawił na niego w meczu po tym 1-6 na stadionie w Brukseli. Jedziemy do Holandii, gdzie jest olbrzymi stres, bo nawet w takich relacjach dziennikarze, my, trener Michniewicz. Napięcie. Było napięcie bardzo duże wtedy. I trener gdzieś się lekko odciął. Trochę miał chyba szal do dziennikarzy. Patrzę na Włodara, że wychodziły często składy wychodziły i trudno było się dowiedzieć, kto zagra w podstawowym składzie. Pan już się nie dowiesz, tak będę mieszał, że się na pewno nie dowiesz. Słuchajcie, myśmy do końca nie wiedzieli, jakie będzie to ustawienie na to spotkanie. I jak zobaczyliśmy skład, to byliśmy zaskoczeni, bo patrzymy tak, nie ma Glika, wychodzimy dwójką Bednarek, Kiwior. I jedziemy do Holandii, gdzie Holendrzy są po dwóch zwycięstwach, jedno bardzo wysokie z Belgami, potem drugim składem zagrali z Walią, też tam szczęśliwie wygrali i wychodzi znowu ta galowa drużyna przeciwko Polakom, kiedy Holendrom się wydaje, że za chwilę będzie 5-6-0 po tym, co zrobili Belgowie z naszą reprezentacją. I trener tak, trener Michniewicz nie wystawia Roberta Lewandowskiego do tego spotkania i wystawia nie Kamila Glika, który miałby trzymać tę defensywę przy Depaju, przy Bergwijnie i tak dalej, i tak dalej. Wychodzi Kiwior. On debiutuje u boku Bednarka. Ja wam powiem, pomijając to, że to był taki występ, jakby gościu miał 25 meczów co najmniej i 12 w Lidze Mistrzów, ale też ten Jan Bednarek, który bardzo często w meczach reprezentacji zdarzały mu się jakieś takie wykopy, gdzieś świece zagrywane, kilka błędów. On musiał mieć kogoś Glika, bo on sam jako lider ale tej formacji. Ale z Kiwiorem to wyglądało, Bednarek wyglądał najlepiej w ostatnim czasie. Dokładnie. Obok Kiwiora. I to było dla mnie zaskoczenie, bo to było wypuszczenie tego chłopaka na bardzo głęboką wodę, ale zaufanie też trenera, no bo przecież nie chciał palić razie Kiwiora, ale też nie chciał niszczyć sobie pewnego rodzaju sytuacji dalej, bo wiemy, że po meczu z Belgią Cezary Kolesza już wykonywał kilka telefonów, rozmawiając z menadżerami, którzy mieli pod swoim gdzieś w swojej stajni kilku trenerów. Więc wiesz, ryzyko olbrzymie, także tutaj trzeba też oddać Michniewiczowi, że się odważył na taki ruch, a tym bardziej pochwalić Kiwiora, że on w tym meczu dał radę, bo wyjście na DKO, Rotterdam, stadion, to wszystko tam żyło. A właśnie, i nagle debiutujesz w kadrze w takim meczu kluczowym i... Wiesz co, to jest właśnie cały Kuba. To jest człowiek, który, no nie powiem, że ma usunięty układ nerwowy, jak niektórzy mówią, ale na nim to nie robi wrażenia, przeciwko komu wychodzi, nie? Czy tam jest Vlahović. A co, nie ma wyobrazić? Nie, wiesz co, nie przejmuje się tym. On jest taki, może dla wielu wydawać się introwertyczny, spokojny, nie wygadany, nie jest, chociaż czy nie jest duszą towarzystwa, to słowackiego się nauczył perfekt bardzo szybko, do dzisiaj utrzymuje kontakty z chłopakami z Żyliny, z Podbrezowej, przyjeżdżają do Tychów do niego czasem, także to nie jest tak, natomiast właśnie to nie jest tak, że on sobie gdzieś tam wizualizuje, a wychodzi na mnie Vlahović, no to będzie ciężko, nie stresuje go to, jak jest pod presją dwóch, trzech, przychodzi nawet rywali bliżej niego, on cały czas zagra taką piłkę, jaką sobie zaplanował, tak, nie, że nagle spęka, no ja bym już gdzieś wybijał w aut, czy inny zawodnik, a on ma ten spokój, natomiast pamiętam, że jak szedł do Serie A, mówi, kurczę, ale z tym Lukaku silnym się będzie trzeba przepychać, to mnie tylko przeraża, i Lukaku wtedy akurat odszedł, potem wrócił, ale nie musiał się przez pierwsze kolejki z nim przepychać. Nie? Ale ta wypowiedź Bożydara pokazuje, że dobrym selekcjonerem Michniewicz. A nie, szczerze. No, taka prawda. Trener roku. Więc to nie o to chodzi, żebyśmy siedzieli, on pewnie jest. Myśli, zwłaszcza, że Tomek i ja jesteśmy mu przeciwni i go tam niszczymy, jak się da bzdura. Sam się zniszczył, to jest aspekt poza piłkarski, natomiast do Kiwiora. Absolutnie. Kiwior był przecież w szkoleniu tak zwanym centralnym moduł 16. Był tak, w kolejnych kadrach tam był. Powoli, wszyscy wiedzieli, kto to jest. Ponad 50 meczów, czy około 50 meczów. Nie wyciągnął go, wiesz. Ale zobaczcie, kiedy to przyspieszenie nastąpiło jakby między Żyliną a Specją, bo tam był taki moment, pamiętam, jak z Kubą rozmawialiśmy, kurczę, grałem z Walukiewiczem, Sebastianem, zawsze w tej dwójce, zobacz, gdzie on jest, on już jest seria, kurczę, my jeszcze w Żylinie, już taki było trochę, nie powiem, że zdenerwowanie, ale niecierpliwość, a mówię właśnie, zobacz, rok, jak wiele może zmienić. Jest to nieprawdopodobne, może być zupełnie... Myśmy się cieszyli, że on został powołany do kadry, że zagrał właśnie ten mecz z Holandią tak, jak zagrał, i że pojedzie na mundial, ale że zagra w wyjściowej jedenastce w każdym meczu mundialu, no to w tamtym okresie no ciężko było przypuszczać. Asysta drugiego stopnia. Tak, Cardiff. Bardzo ważna. W
Cardiff, w tym meczu, który dał nam pozostanie w lidze. Pamiętam. Też, kiedy grał ustawiony w zasadzie z lewej strony. Jako lewy obrońca, tak trzeba powiedzieć. To było... Panowie, i znowu wraca mocarstwowość. Mamy tak, napad z Juventusu, z Barcelony. Nie, no to... Obrońcę z Arsenalu, bramkarza, to trzeba będzie iść na medal. Ale tu, panowie, trzeba wrzucić kamyczek do ogródka. Też pytają o to między innymi ludzie na czacie, że nie no, agenci znowu zniszczą karierę dobrze zapowiadającego się piłkarza, bo wrzucają go na głęboką wodę. Będziemy mieli piłkarza, który grał od deski do deski, zamieniając oczywiście na wielki klub, ale jednak zapowiada się przynajmniej na razie rezerwa. Ale wiesz, to jest pytanie jednak do Rafała. Nie, agenci niszczą... Nie, nie, inaczej. No, nie, no wiem, do czego zmierzam. Dlaczego... Nie wiem, czy w ogóle wy mogliście się oprzeć, wydaje mi się, że nie, no nie opierasz się pójściu do Mikela Artety. Ja zawsze w takich sytuacjach, jesteśmy już trochę starsi, pamiętamy tamten moment, jak Marek Citko miał propozycję z Blackburn, nie? Odrzucił, później kontuzja i tak naprawdę kariera się załamała. Ale to mówiliście o Sebastianie Walukiewiczu, taka sama sytuacja była, bo wiele klubów w tym momencie takiego topu Sebastiana już było nim zainteresowanych i naprawdę były to też kluby z Anglii między innymi, nie był to Arsenal i było bardzo blisko tego transferu i te problemy z biodrem powodują, że dzisiaj ten czas mija, tak, było wiele miesięcy tej rehabilitacji, teraz zmiana klubu, problem jeżeli chodzi o grę i Sebastian mógł być w tym miejscu, gdyby być może zdecydowano się, też uważano, że za wcześnie, powiązania i tak dalej, ale Sebastian był bardzo bliski transferu do wielkiego klubu i czasami jakiś oczywiście element losowy decyduje o tym, że tak jak mówiłeś o Marku Cicce, tak? Oby poszedł drogą nastoletniego Zielińskiego, który odszedł z Polski, tak jak w tym samym wieku poszedł. Do Udine, prawda? No, do Udine, a dalej do Udine. Nie, nie, spokojnie. On już jest jakby na innym etapie. Ale kilkunastoletni chłopak, który wyjeżdża, no ma szansę spokojnie dojrzeć. Gorzej z tymi między 18 a 20 lat. Ale to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja wszystko zależy od charakteru chłopaków. Jest wielu takich, którzy, no powiedzmy, co ryzykuje, nie wiem, Manchester United ściągając 14-letniego, 15-letniego teoretycznie nie można, ale na jakieś szkolenia chłopaków z Polski. Oni, słuchajcie, oni potem sobie zrobią zdjęcie w koszulce Manchester United i powiedz mu teraz, że ma iść na wypożyczenie do Puszczy Niepołomice. Wszystko zależy od charakteru. Nie no, ja już byłem w Manchesterze, gdzie ja mam go? W pierwszej lidze grać? Czy w drugiej lidze grać? No gdzie? Ja jestem piłkarzem. I to jest jakby kwestia bardzo indywidualna, dlatego mówię, że jakby z perspektywy naszej agencji kluczowy był tamten ruch, że przekonaliśmy Kubę argumentami, które okazały się trafne, że ta droga przez Słowację może prowadzić do wielkiego futbolu. Mówię, Paweł Zimończyk, Branio Jeszurek, Kamil Skiba, który jest z Tychów i tak najbliżej był Kuby zawsze od samego początku, więc tutaj też ogromna praca i rodzice Kuby, którzy go cały czas wspierali, teraz też pomagają, bo słuchajcie, polecieli do specji, bo tam jeszcze pieskiem się trzeba zaopiekować, a Kuba już musiał lecieć tak do Londynu. Logistyka. Tak zwana. Szarlotka, także... Szarlotka zarasa? Ja się nie znam na psach, ale no, bardzo sympatyczny piesek. Spokojnie. Znamy, ale wracając do tego... Znamy trochę. Trochę. Wracając do tego pytania w innym wydaniu. Czy nie kierować na inne tory jakieś... Czy nie za szybko? Czy wiesz, no wielki Arsenal? Słuchaj... Zweryfikuje życie, ale no, mając taką szansę... Trzeba łapać taką szansę. Zobaczcie, to jest tak, zgłasza się po ciebie, nie wiem, jesteś zwykłym, szeregowym pracownikiem, zgłasza się po ciebie topowa firma, daje ci topowe zarobki i mówi, będziesz od dzisiaj dyrektorem. Jeżeli tego jeszcze nie umiesz, no to zrobisz wszystko, absolutnie wszystko, żeby się nauczyć, żeby skorzystać z tej szansy. Zagrożenie jest, no oczywiście, że jest, ale załóżmy, jest kilka scenariuszy, tak, do rozważenia. Specja walczy o utrzymanie, spada, no jak się sprzedaje z klubu Serie B, jak się sprzedaje, jeżeli spadasz, to znaczy, że traciłeś bramki, że przegrywałeś mecze, no to też ten sposób gry Specji, która jednak przez większość spotkań się broniła, no też to nie jest to, co lubi najbardziej Kuba, tak? Czyli to rozgrywanie piłki, czyli, Rafał, czyli atakowanie. A z ławki Arsenalu do kadry trafiasz? Ja, wiesz co, ja nie mam takiego przekonania, że zawodnik musi grać. Nie chodzi mi tu o Kubę Kiwiora. Może to jest niepopularna opinia, ale ja nie mam przekonania takiego, że zawodnik musi grać. Jeżeli jesteś... Amekaj to by powiedział, że lepiej, jeżeli chodzi o obrońcę, to musisz być... Okej. Tu się zgadzamy z dziennikiem. Druga sprawa jest pewnie taka, że ryzykowna w tym przypadku, że jednak jeżeli chodzi o roszadę w podstawowym składzie, najmniej dotyczy to stoperów.
I to jest pewnie jakieś zmartwienie, że... Arteta nie zmienia w ogóle. No więc o to chodzi, więc tutaj... Jeżeli chodzi o premier. W innych pozycjach, czy na passing... Nie, zgadza się, wejdzie na minuty, łatwiej, tak. Na końcówkę 20, to, tak, tak, tak. Środkowych obrońców. Oczywiście, to jest jakieś tam zagrożenie, natomiast jeszcze pamiętajmy, Liga Europy jest FA Cup, tak. W piątek mecz z Manchesterem bodajże, więc City. Więc myślę, że... Znaczy jestem przekonany, że Kuba się rozwinie w najbliższym czasie jako piłkarz, jako osoba, jako przyszły stały reprezentant Polski. Bo... A zobaczcie, no, komentowałem we wtorek mecz Bartosza Bereszyńskiego z takimi dużymi nadziejami, bo to grali Napoli kontra Cremonese. Oglądałem, słuchałem. Który dziękuję ci bardzo. Tak, to ja, to byłem ja. No, parę rzeczy do poprawy, ale to ci powiem, to ci Janusz powie. Ja ci... Nie, nie, spokojnie. Słuchajcie, tak odchodziłem do tego, że wiadomo, że ten Di Lorenzo jest nienaruszalny, ale jest mecz w Pucharze Włoch u siebie i może się wydawać, że taka szansa, żeby ten Bereś zagrał, dobrze się pokazał. Oczywiście wiadomo, że będzie mu ciężko tam wejść, no ale im więcej meczów, rozrywki, Copa Italia i tak dalej, no to tym większa szansa, że on się pojawi na boisku. Rafał, ale to grał na prawej obronie Bożemu. Reprezentacji, gdzie będzie postrzegany? Jako lewy obrońca chyba, tak? I no zawalił drugą bramkę. Generalnie niestety był to trudny mecz dla niego. Chyba chciał zrobić za dużo rzeczy do przodu i później wielokrotnie brakowało go z tyłu. Czyli my teraz patrzymy na sytuację pod kątem reprezentacji. Nasz podstawowy lewy obrońca, ławka w Napoli. Nasz podstawowy środkowy obrońca, domyślę, ławka w Arsenalu. Nasz podstawowy prawy obrońca, nie wiem, czy w ten weekend grał, czy Aston Villa gra, czy grała już. Ale ostatnio wczoraj. Ale też stracił abonament na miejsce w podstawowym składzie. To mi się problem. I za chwilę zostajemy trzech naszych podstawowych obrońców, każdy w sytuacji trochę innej niż był przed mistrzostwami świata. Niestety tak, ale Jan Bednarek, który teraz też jest na, powiedzmy, zakręcie, bo siedzi na ławce rezerwowych, pokazał, że da się przebić nawet po tym słabym, czy inaczej słabym, po tym gdzieś też... Samo wejście. Takie samo wejście trudne, ale później Janek złapał rytm. Janek chyba był w ogóle przewidziany na pół roku do tego zespołu U23. Tak, żeby tak ale gdzieś... zmierzam do tego, że później stał się absolutnie podstawowym piłkarzem Southampton i zebrał ponad 100 meczów w Premier League. Ale chciałem też cię jeszcze zapytać o te kulisy, kiedy rozmawiał z Artetą. Czy padło to słowo uniwersalność? Bo pamiętajmy, że Kuba może być przesunięty też na lewą stronę. Dla Zinchenki, jeżeli Tierney praktycznie cały czas z jakimiś problemami zdrowotnymi, też nie ma zastępstwa. Plus defensywny pomocnik. Przecież myślę, że docelowo nie będzie to szóstka. Mhm. Raczej jednak będą chcieli korzystać z tych atutów właśnie, powiedziałem, mając jednego środkowego obrońcę grającego dobrze lewą nogą, ale oczywiście no, te słowa też gdzieś tam, padały. Jasne, że jest, ale bardziej w sytuacjach awaryjnych. No nie możesz też, wiesz, Kuba mówi, że mu bardzo dużo dała gra na szóstce w Specji. Nagle zobaczył, że musi się rozglądać dwie strony, a nie tylko patrzeć przed siebie. Troszkę inna, ale dobrze wyglądał na tej szóstce i tak nawet myślałem, że pod kątem, po tych kontuzjach, które reprezentacje Polski dopadły, że to może być też alternatywa dla naszej kadry, ale no na szczęście wrócił. Tak myślę, że dla niego na szczęście, bo wiecie, szóstka, no ja wiem, że to taka niewdzięczna rola, może być szóstka właśnie jak Stano Lobotka, która rozgrywa, ale w Polsce raczej silny tam, żeby wygrywał głowę, zbierał drugie piłki i tak dalej. Myślę, że bardziej chwytliwa pozycja dla zawodnika z lewą nogą to jest właśnie półlewy stoper, bo po prostu takich zawodników na rynku nie ma. Jasne. Na szóstkę też potrzebujemy kogoś ciekawego, nie? W właśnie, tym rozdaniu. Tak, to prawda. No dobrze, czyli następne dni, to dzisiaj przede wszystkim dla Kuby Kiwiora spore wydarzenie, mecz z Manchesterem United jeszcze z poziomu kibica. Tak. Jutro prawdopodobnie dokończenie testów medycznych i formalności, myślę. Poniedziałku, wtorku powinien już zostać oficjalnie piłkarzem Arsenalu. Mogę jeszcze? No jeszcze, a fajny synek jest czy nie? Mega fajny synek, naprawdę. No synek taki, ja? Wiesz co, hokejem się interesuje, jest tych, nie, wiesz, tych, ja. Wiesz, że w Tychach to tak różnie. I na Słowacji też mógł złapać. Nie, no jesteś z Katowice Śląska, to wiesz, że w Tychach nie zawsze się godo, nie wszędzie. Nie. Natomiast też, nie no, fajnie, że ma naprawdę też, ja to chciałem podkreślić, wsparcie rodziców, dziewczyny, brata. I nie wiem, czy widzieliście, pewnie Włodar widział, bo to cały czas tylko skroluje i ogląda, co się dzieje. Zdjęcie z Anderlechtu Kuby, jakby właśnie w Niurach, obok jego brat w całym pełnym dresie Arsenalu. Także wiesz, taka predykcja, ale była też w czapeczce Chelsea. Życie potrafi zaskakiwać. Faktycznie, jakieś zdjęcie z dzieciństwa jeszcze w czapce Chelsea, a brat z kolei, Kuba stoi w bluzie Anderlechtu, brat w bluzie
Arsenalu pewnie wtedy nie mieli pojęcia, że to się wszystko... Natomiast wiesz, na każdym etapie trenerzy, którzy pracowali z Kubą, podkreślali jednak to, że się wyróżniał i warunkami fizycznymi, bo to jest dosyć wysoki chłopak, postawny. Także no było wiadomo, że w piłkę będzie grał. To powiedz mi teraz, jak będziemy na Ligę Mistrzów latać w nowym sezonie... Bo wiesz, będziemy razem, tak? Tak. O, coś nowego. Wiem, no. Ja na Ligę Europy mogę najwyżej. No, transfery są tylko w tamtą stronę, nie w tą stronę. Tak. Ale tak. Słuchaj, to teraz, bo wiesz, no, czasami są problemy z niektórymi polskimi piłkarzami, jeżeli chodzi o wywiady, to mogę do ciebie dzwonić, żeby Kuba zszedł do nas, tak? Nie, wiesz co, do kogo? Nie, dzwonić możesz. Ale zobacz. Ale zadzwonimy do pana, ale ja nie mam telefonu, tak? Wywołuje naszą sondę. Nie, pomóc zawsze pomożemy, ale no, wiemy, jak to jest w klubach, na przykład w Napoli wiesz, jak też jest, możesz być umówiony. Zawsze Alek przychodził z Piotrem. Tak? Ale po meczach do Migzony tak, na inne ale rzeczy. Nie, no potem na inne rzeczy. Na inne rzeczy to już jest embargo. To już jest. Wywołuje naszą sondę, blisko 2000 głosów. Czy Kiwior w Arsenalu to dobry ruch? 50% jak najbardziej, 50%. Dwa głosy oddano. Skok nagły. Nie, no właśnie wiesz, no praktycznie po 1000 na jedno, po 1000 na drugie, więc... Na dwoje babcia wróżyła, tak? Wszystko w jego wszystko rękach, zależy. Kwestia pogody w Polsce, wiesz, smetni tacy jesteśmy, nie, gdzie? No każdy z nas, gdyby był w takiej sytuacji na tym miejscu, zrobiłby no dlatego ten sam absolutnie. Ruch. Absolutnie, jest to awans. Nie można takiej... Fenomenalne miejsce. Anglia, nie. Słuchajcie, gdyby to, gdyby to był klub walczący o utrzymanie w Premier League, za chwilę spadający do Championship, też byś się zastanawiał, ale tu jest, tu możesz być... Tak, fenomenalne miejsce. Mistrzem, ma 5 meczów trzeba zagrać, prawda? Fenomenalne miejsce, tak, 5 meczów musisz zagrać. Nawet trener tu pasuje, prawda? Jakby nie, nie no właśnie to jest, chodzi, właśnie, to nie chodzi tylko o klub, że to jest wielki Arsenal, tylko chodzi o sposób gry, o to jak oni nawet grają. Zobaczcie po 11 Arsenalu, tam jest tak wielu piłkarzy nieoczywistych, zmierzających po Mistrzostwo Anglii, że być może kolejnym będzie Kuba Kiwior, ale trafia do absolutnie fantastycznego miejsca do pracy. Ten ośrodek w London Colney jest fantastyczny, jak studiowałem, tam podjeżdżałem bardzo często. Watford przez piątki, płot, konferencja, prawda? Watford jest płot dosłownie, płot w płot, Watford, Arsenal, ośrodki treningowe. Jak jeszcze no Arsen Wenger, młody Fabiański, jeszcze młodszy, Szczęsny. Gdzieś tam się też kręciłem po tych korytarzach i rozbawiło mnie jeden z komentarzy wczoraj, jak z Pizy do Londynu leciał Kuba Kiwior, to kibice Arsenalu wpisywali, szkoda, że pierwszym miejscem, które zobaczy w Anglii, to będzie Luton. Mogę się pod tym podpisać, ale wiesz, co bo ja tam mieszkałem. Słyszałem takie PiS gdzieś słyszałem, przeczytałem, że jak typowy Polak, który do Anglii leci, to na Luton leci, nie? Tak. Do pracy. Wspominałeś Marka Citkę, taki dziennikarz z nieistniejącego News of the World, dzwonił do mnie, to było 100 lat temu, jeszcze byłem w przeglądzie, nie, w Kanale Plus. Janusz mówi, co ten Citko? Kto to jest? Ja taki dobry chłopak, skrzydłowy, młody i tak dalej. Ale gdzie on idzie? Do Blackburn? I tutaj refleksja, cisza i mówi do mnie, David Barnes, no get in Blackburn. No, nie jest to najpiękniejsze miejsce. Nie jest to bardzo dobrze. Sporo takich miejscówek w Anglii, mocno robotniczych, bym powiedział. Wiesz, pamiętajcie, że piłkarze też bardzo mocno na to patrzą. Partnerki piłkarzy także. Gdzie będą mieszkały, gdzie będą żyły, bo. No, Londyn dalej. Wiesz, możesz trafić. Daję radę. Myślę, że nie będzie. Nie, no absolutnie. Ja wiem, że już widziałem, że już. Klaudia tam już znalazła swoje, bo ona jest jakby tancerką, instruktorką i widziałem, że już rzucała z jakichś klubów, gdzie czy prowadziła zajęcia, czy uczestniczyła, także szybciej się zaklimatyzowała niż Kuba jak na razie. Lepiej gdzieś na północy, żeby się nie przebijać przez ten cały Londyn do ośrodka treningowego. No dobrze, Rafał, gratulacje, bo to się już na 99,9% wydarzy. Temat Kuby Kiwiora zamykamy, ale tak jak mówiłem, przejdziemy sobie... Ale widzę znowu już po powiadomieniach, że już przedrukowujecie na angielski w meczykach. Już, tak, już? Tak, powiedział agent, coś tam już dostaje tu. Mocno się to... Słuchajcie, no generalnie... Mówiący agent to jest duża sprawa, wiesz? Wiesz co? Ale nie, szczerze, mam z tym problem. Zawsze konsultuję z Pawłem Zimończykiem, no tak. Co możemy powiedzieć, a co nie. Bo no, ja, wiesz, ja nie jestem frontmanem w tej agencji. Mam swoją robotę do wykonania. Nie widać już zupełnie, wiesz? Ale wygadany jesteś, słuchaj. Ale Paweł też dziennikarz. Ale słuchaj, rozmawiałem z Pawłem. US 13. Paweł mówi, nie no, Rafał to jest nasz, bo taki głos, Rafał to
jest właśnie nasz człowiek od mediów. Od PR-u. No, mediach, tak, to, mediach, ale zobaczcie, nie wiem jeszcze, tak nie chcę, bo nie lubię się, jak sam siebie chwalić czy agencji, ale no, staramy się raczej właśnie nie wychylać, być w cieniu. Ja tutaj gdzieś jestem czasami nawet u was w meczykach, ale no, nie gadam o tych sprawach. Teraz jest wielki powód ku temu, żeby o tym rozmawiać, ale no, chociażby przykład tego transferu, no, po cichu, myślę, że wiele tak rzeczy robimy po cichu, bo to naprawdę, to tak jest, że te rosyjskie powiedzenie... Nie, pieniądze no, lubią ciszę. Ciszę, jedziesz dalej, jedziesz. Obydwa kluby też tego wymagają jakby od ale, takiej ale tak, wiesz co, z jednej strony tak, no absolutnie musi być dyskrecja, zwłaszcza angielskie kluby są na to bardzo uczulone. Natomiast wiesz, dają, to jest tak, że dają, ale Włosi, słuchajcie, to jest też gra, to są negocjacje. Włosi też puszczały, Włosi ze Specji też puszczali jakieś info, nie Fabrizio, tylko Ciro Di Marzio jeszcze w zeszłym roku o West Hamie napisał. No kurczę, od nas to nie wyszło, tak? Słuchajcie, Di Marzio jest tam mocno sprzężony ze Specją i ma naprawdę dobre informacje, ale widać, kiedy pewne rzeczy pojawiają się nie bez przyczyny. Chociażby ta odrzucona propozycja Borussii Dortmund, 22 miliony, to był sygnał dla Arsenalu, że tyle to za mało. I w czwartek właśnie cena została podbita. Też wszyscy, z tego co słyszałem, byli lekko skonfundowani, jak nagle Kuba Kiwior wychodzi w meczu o Puchar Włoch przeciwko Atalancie. Czyli dostajesz z kolei sygnał taki, że kurczę, to się teraz raczej nie wydarzy, że Specja na razie chce go zatrzymać. Różnie to można interpretować, wiesz? Jedyny Polak chyba cały czas w tym meczu, tak? Żurkowski wszedł. Żurkowski wszedł, ale Kuba tak. To była taka pokerowa, myślę, bardzo mocna też rozgrywka ze strony panów Platków, którzy za moment zresztą przejmą też ŁKS, więc rozegrali to świetnie. Kuba Kiwior jest ich rekordem transferowym. No, absolutnie. I tak jak słuchajcie, widziałem jakby na razie sumę transferów w tym okienku, to cała La Liga 19 milionów euro. Tak, no, a na innym poziomie. Bez ligi nie mówię. Premier League 320, a pozostałe kluby, pozostałe ligi na poziomie 20 milionów euro. Żurkowskiego nie przejmiecie? Byście go reaktywować. Ja wiem, komu się naradzicie, ale lepiej nie, no, nie ma tematu. Jak było? I prefer not to speak, tak? Jak to było? Ale wchodząc w meandry transferowe, no, taki deal też pozwala absolutnie później pozyskiwać nowych piłkarzy. Bo zobaczcie, my was poprowadzimy drogą Kuby Kiwiora. Są dwie drogi. Absolutnie. I dwa też spojrzenia. No jak na wszystko, albo i więcej spojrzeń. Jeden zawodnik ci powie... i Otwocka. Tak. Jeden zawodnik ci powie, kurczę, super, zaplanowali karierę, zrobili takie fajne transfery do wielkich klubów, a drugi powie, no ale to mnie będą mieli gdzieś, jak jestem młody. To z mną się będą zajmować. Na szczęście u nas jest tyle ludzi w wielu krajach, że potrafimy to ogarnąć, myślę. Słuchaj, czat zwraca też na nie tylko Di Marzio, dziennikarza, ale czy w studiu siedzi Ciro Di Marzio. Tak, słyszałem już to kilka razy, że potem teraz mi się trochę przytyło, to jeszcze trochę mniej, ale, tak. Ale wiesz co? Gomorę oglądaliście? Gomorra, taki serial o mafii napolitańskiej. Ale mój kolega Włoch, jak wrzucił jakiegoś właśnie Insta story ze mną, to tam było. Dlatego bezpiecznie się czuję w Neapolu, jak wiesz, jak z Napoli. Jak u siebie. No słuchaj, do skampi. Wzrok łagodniejszy trochę. Wzrok łagodniejszy. Rafał przystoi? Nie ma wątpliwości. Ale tu faktycznie takie ja też muszę, takie 3 kilo jesteś ten. Wtedy no jesteś już taki top, wzrok tylko ma Rafał, jak wraca o 3 w nocy na Witosek. Słuchaj, nie wracam już tak późno. Tak, ale serial Gomorra polecamy. Dobrze, panowie, z kinematografii... Ale wiesz, właśnie to jest fajne, że sobie tak różno rozmawiamy o różnych tematach. Jeszcze chciałem Bożydarowi jedną rzecz a propos tego meczu Cremonese, który komentował, powiedziałeś o tym Bereszyńskim. Nie, i zobacz, jaka lawina wydarzeń. Bereszyński wyskakuje, wybija tę piłkę, Lobotka nie musiałby do karnego podchodzić. No, brawo, brawo. Więc dla nas to też jako agencji. A propos tajemnic Lobotki, odstawił makaron i pizzę? Czy zaczął trenować? Coś innego odstawił? I prefer not to speak, tak? Nie. No mówię, jakieś tam zmiany w życiu prywatnym miały na to wpływ, plus Spalletti, no trzeba powiedzieć. No, trener, absolutnie. Top. Idą ja na też powiedziałem, Scudetto i... Szukam zawsze dobrych stron, że dzięki temu, że odpadli, będą się mogli skoncentrować na lidze i na Lidze Mistrzów. No, dokładnie. Liga Mistrzów, słuchajcie. No to nie, też jest... chyba chcieli wygrać. Wiesz, nie, no chcieli, absolutnie chcieli. Pewnie. Już za moment... Jeszcze te zmiany, które... Dublet na Apollo, to fajne. Już za moment nowe murale na tych słynnych ulicach Neapolu ze Stanem Lobotką. Spokojnie, niech będzie Zieliński. Tak jest. Beresiem.
Panowie, zamykamy temat Kuby Kiwiora w Arsenalu. Życzymy mu absolutnie wszystkiego najlepszego, ale przechodzimy przez reprezentację, przez Kubę Kiwiora do reprezentacji Polski. Najsłynniejsze warzywo na wczorajszej gali piłki nożnej to był Bożydar Pomidor, bo wszyscy... O, tutaj słyszę, że jest news od... Cezarego Kule. Chciałbym poinformować, że konferencja prasowa, na której zostanie ogłoszony i zaprezentowany nowy selekcjoner reprezentacji Polski, sprawdzi, czy nie odbędzie fake. Się właśnie. We wtorek na PGE Narodowym. Wybór nie był łatwy, dobrze potwierdził to, ale wierzę, że z nowym trenerem przeżyjemy wiele pięknych chwil. Zatem jest podpis na pewno już na kontrakcie. Dobre konto? Sprawdź, bo to... No właśnie, nie patrzę, to nowa... Prawidłowe, tak, prawidłowe. Tak, prawidłowe to już dlatego, wiem, pamiętam. Ale zawsze można u Kwiatkowskiego, u Kuby potwierdzić. Jest biały dym. Tylko jeszcze trzymana w tajemnicy jest... Nie wiadomo z którego komina. Nie wiadomo z którego czystego... I czy tam nie są palone jakieś dokumenty? Ze szwajcarskiego. Klubie się dogadało i 48 godzin i ogłoszą. No to jak myślę... Słuchajcie, ja byłem zaskoczony w ogóle, że prezesa Kuleszy nie było wczoraj na gali tygodnika, bo zawsze prezes PZPN pojawia się na tego typu imprezie. Był Łukasz Wachowski, więc najpierw myślałem, może gdzieś... Cezary Kulesza poleciał, no ale wiadomo, że gdyby poleciał gdzieś za granicę, to by poleciał z Łukaszem Wachowskim. Dokładnie. Pewnie nie chciał prezes gdzieś być wypytywany przez wielu dziennikarzy. Albo szlifował już końcówkę. Albo szlifował. Łukasz był, też już miał trochę dość, mówi, chodź Bożydar, gdzieś tam pójdziemy na chwilę, bo już wszyscy mnie pytają o tę sprawę. Łukasz no, musi też zachowywać na razie dyskrecję, więc żadne informacje nie wypływały. Wiemy, że to były działania, te o których wiemy, dwutorowe. Czyli jedno to była planowana wizyta jednego z kandydatów na asystenta trenera Petkowicza we Włoszech, w ostatniej chwili gdzieś odwołana. Druga sprawa to wiemy, Paolo Bento. I teraz zastanawiam się, czy ta cała historia też z trzymaniem tego w tak dużej tajemnicy nie jest podobna do tej pracy waszej menadżerskiej. Dokładnie o tym, pomyślałem. To jest gra pomiędzy trenerami, kto chce, co uzyskać, ile uzyskać. Ale z drugiej strony wiecie co, że podoba mi się ta szczelność, bo tak. Wiem też, że wszyscy ludzie dookoła prezesa Kuleszy pewnie otrzymując jakąś informację, przekazują zaraz któremuś z dziennikarzy, pojawia się tweet albo jakaś informacja, to się wszystko zaczyna gdzieś rozmywać, więc mi się ten układ szczelności mimo wszystko podoba, także... Ale wiesz co, i zgadzam się, szczelność absolutnie tak powinna być, no bo w ten sposób można dojść do dobrych, racjonalnych decyzji, ale nie podoba mi się te gubienie tak tropów. Zwanych tropów, o których Tomek często podkreśla. A może ten, a może tamten. Potem wymienię pięciu tych, którzy nie są godni tej funkcji selekcjonera, ale są akurat wolni na rynku, a może wskazanie na tego. To mi się tak do końca nie bardzo. Takie zagrywki są poniżej, że tak powiem, racji stanu piłkarskiej, tak mówiąc górnolotnie. Bo to jednak szukanie selekcjonera, to jest szukanie najważniejszej osoby w polskiej piłce, może nie najważniejszej, ale takiej, która będzie kształtować opinię o piłce, która w końcu ma poprowadzić najważniejszą drużynę do jakichś... Janusz, ja bym w ogóle chciał... Ja tak, ale niekoniecznie takie zabawa, taka zabawa, no to już jest... Ja zawsze lubię otwarte sytuacje i szczere sytuacje. Pewnie byłoby fajnie, gdyby ktoś powiedział, rozmawiam z Petkowiczem, rozmawiam z Bento, bo z drugiej strony też te strony, czy Petkowicz, czy Bento, oni wiedzą, że... A ja bym się ograniczył do tego. Ja rozmawiam z kim? To się państwo przekonają. Może. Tak mi się wydaje. No ale ktoś mi kiedyś powiedział, że tutaj są rozmowy, a na końcu będzie Michał Probierz, także... A to też tak może. A wiesz, że też... Albo Jan Urban. Sprawdzę, że tu rozmawiam z tym. Też mi ktoś to powiedział. Wypuszczane są jakieś kierunki zagraniczne, nie będzie polski trener. Im częściej Michał Probierz zaprzecza, tym... Spokojnie, ale myślę, że tutaj już aż takiej ściemy nie było, że faktycznie na końcu, trochę wzorem tego, co było rok temu, Nawałka i Michniewicz, nawet PZPN pomylił adres na kontrakcie Michniewicza, wysłał z adresem Adama Nawałki. To tutaj chyba faktycznie do samego końca dwa kontrakty, dwa porozumienia, później dogrywanie już szczegółów, no to Paolo Bento i Wladimir Petkowicz. Nie wiem do końca, bo jest ta szczelność naprawdę bardzo duża, ale chyba no, to któryś z tych nazwisk. Janusz pewnie będzie wiedział więcej, bo pracował w federacji. Nie, bo są pewnie jakieś
niuanse, które mogą zadecydować, prezes pójdzie, tak? Wiem, ale nie powiem. Nie, wiem. Ale są jakieś niuanse w kontrakcie, jakieś zapisy, jakieś takie detale, jakieś drobiazgi, które mogą zadecydować, tak? No powiem ci tak, jak napisałem SMS-a do jednego z bardzo wpływowych ludzi w związku, nazwisko podam portugalskiego trenera, natychmiast odzwonił. Błyskawicznie. Ale co, jak? Może to jest ten trop, nie wiem. Może to o to chodzi, a może tylko po prostu po starej znajomości i sympatii, bo się lubimy, chciał powiedzieć, Janusz, no przestań się wygłupiać. Więc ja już to nie wnikam, bo mamy 48 godzin, ktokolwiek by nie był. Będziemy go kochać i żeby to reprezentację poprowadził tak, jak trzeba. Wiecie co, ale generalnie rzecz biorąc, w ogóle kierunek nawet tych dwóch nazwisk, jeżeli o nich mówimy, jeżeli nie wydarzy się coś niespodziewanego, bo tego nie wiemy, no to są to ludzie jednak z dorobkiem, z doświadczeniem pracy selekcjonerskiej. Oczywiście Bento jawi się jako osoba ciekawsza z tego powodu, że poradził nienasycony sobie, też. Nie, że poradził sobie w innej kulturze też, co nie jest proste, popracować gdzieś w Azji. Okay. Z wynikami lepszymi czy gorszymi, bo tam też nie wszystko wyglądało tak, jak wyglądać pewnie powinno z Pucharem Azji na czele. Pracował w reprezentacji Portugalii, to też już okazuje się, że jeżeli Federacja Portugalska o takim poziomie i wachlarzu możliwości trenerskich postawiła na tego trenera, to też o czymś świadczy. Kadrowych możliwości. Słuchajcie, ale tak teraz szybko napisałem tutaj do naszego kolegi Fabrizio. Mhm. Może być niespodzianka, no bo zastanawiam się, chyba że to jest tutaj wielka gra, bo kontaktowaliśmy się z ludźmi Paulo Bento. Jeśli to miałby być Paulo Bento, to nie jest on, bo nic nie jest podpisane. A tak, informacja podpisać. Była, że są do ostatnie szczegóły dopinane, tak? Na tak, Twitterze. Ale jeśli jest we wtorek ogłoszenie. Czekaj, z kolei do kolegi portugalskiego. Ale wiecie, może napisałem, także albo prezes jest może być, dlatego nie było go wczoraj na gali. Mogą być dopinane jeszcze jakieś z Łukaszem. Szczegóły, także no właśnie. Łukasz reprezentował, Łukasz reprezentował związek, a on w tym czasie zabrał, nie wiem, prawnika, kogokolwiek, doradcę, człowieka, który słuchajcie, jest tajemnica, jest ciekawie. Tak, słuchajcie, no wiadomo, że miał jeden z polskich trenerów wybierać się na spotkanie z Petkowiczem. To zostało wycofane, natomiast no, być może gra jest prowadzona gdzieś nawet na trzy fronty. No nie wiem, no, informacja jest dosyć uważam interesująca, bo to już jest wtorek, dzisiaj mamy niedzielę. Tak. Więc wiele rzeczy się pewnie na ostatniej prostej nie powinno wydarzyć, ale dlatego pytam Janusza, jak czasami mały detal może zadecydować, że podpisujemy umowę z, no byłeś też prezesem klubu, przecież to doskonale sobie zdajesz. Wydaje mi się, że czy taki detal może zadecydować, czy w jedną, czy w drugą stronę. Raczej tak? Jako pretekst z tej drugiej strony, rozumiesz? Tak. Rozmawiam, nie wiem, informacja jest taka. Federacją Polską i Federacją, i podbijam sobie cenę, tu wychodzi. No, i w ostatniej chwili. Jak z klubami, jak strasznie. Też nie wiemy dokładnie, z kim jeszcze może Paulo Bento, czy Petkowicz mogą rozmawiać. Słuchajcie, no zdanie jest takie, jeśli ktoś już podpisał kontrakt, to nie jest to Paulo Bento. Okej, no przyjedzie podpisać, przyleci podpisać. No, no tak byś. Okej, no tak jak mówię. Formalnie może, dogadali, no. Tu mogą być kwestia złapanie. Łapanie za słówko. Słuchaj, Kiwior też nie podpisał w Arsenalu. Ja tego też nie chcę rozstrzygać, bo już były różne zwroty akcji. Natomiast być może faktycznie jakby formalnie nie jest to podpisane, nie wiem, nie chcę się tutaj wrzucać na minę, że... No co, trzeba Okęcie od jutra obserwować, a może nie jest Paulo Bento, być może Petkowicz, być może jeszcze ktoś... Słuchaj, ale jest ciekawie. Mi kolega z Portugalii napisał, yes, maybe. You guys are in love with us. Także coś tym jest, że tych Portugalczyków lubimy, cenimy. Ale jest to jednak, uważam... To są dobrzy handlarze, to są bardzo dobrzy agenci. Sprzedawcy marzeń, tak? Być może to Holendrów uważacie, że rozmach jest duży, tak jeżeli chodzi o jeżeli patrzymy na te dwa nazwiska tylko, że to jest, no nie mieliśmy od czasu pewnie Leo Benhakera. To pękła bariera finansowa. To jest ważne, że dzisiaj na nikim nie robi, no, na nikim, bez przesady, ale jeśli usłyszymy, że ma zarabiać 10 milionów rocznie, czyli 2,5 miliona euro, okej, bo związek na to przygotowany i tak dalej. Do tej pory jednak to było bardzo istotne w takich rozważaniach. Co? 2,5 miliona euro? Nie. Ale teraz troszeczkę tak mi się wydaje, że to jest do przełknięcia. Oczywiście nasz dzielny naród się bardzo zdenerwuje, będzie pilnować go na każdym kroku, tego ktokolwiek tyle będzie zarabiał. No ale
Słuchajcie, to są jeszcze koszty sztabu przecież, to nie jest 2,5 miliona euro, nie wiem jaki ma być ten sztab, bo też ma być w dużej mierze polski tak, i tak dalej, więc to jest kwestia... Na pewno też jeszcze długość kontraktu, bo mi się wydaje, że ktoś o nazwisko Petkowicz czy Bento, on sobie nie pozwoli na... Do końca eliminacji, czy tak, no polscy trenerzy jednak w dużej mierze oni no, chcą być selekcjonerami, bo wiadomo, to jest marzenie każdego trenera i pozwalają sobie na krótsze umowy. Taki Bento, czy taki Petkowicz już o takim dorobku i też pewnie możliwościach zatrudnienia w klubach też, gdzie wiadomo, że zarabia się jeszcze więcej niż nawet w reprezentacji Polski, no to oni na pewno muszą się na tyle zabezpieczyć, że to powinien być kontrakt, nie wiem, może na 4 lata, kto wie, z jakimiś obostrzeniami. Dwa cykle. Co najmniej do końca turnieju, finału. No ale wierzysz, żeby sobie no, taki Petkowicz czy Bento na półtora roku pozwolił na podpisanie umowy z jakimiś warunkami? No nie bardzo. Nie, chyba to jest na pewno na cały cykl co najmniej... Do Mistrzostw Świata? Aż tak? A nie, była taka informacja ze strony Cezarego Kuleszy, że 2024, czyli cykl eliminacyjny tylko. A to jednak. Tylko pytanie, czy to też nie była wypustka, wiecie, ja już... Też mi ciężko uwierzyć taki, każde to są też te słowo, trenerzy, jeden i drugi w federacjach pracowali długo. To nie było tak, że ktoś pracował półtora roku, dwa lata, czy Bento, czy Petkowicz, więc... Petkowicz 7 lat, nie? No, prawie, że 7 lat, a te dwie kadencje selekcjonerskie też trwały po 4 lata chyba, z tego co pamiętam, Bento, tak? Więc to nie są trenerzy, którzy sobie mogą pozwolić na to, że za chwilę, nie wiem, zaryzykują, że za rok czy za półtora roku będą szukali nowego miejsca pracy. Także Pablo Bento, jak się podobno... Pablo Bento. To zobaczymy, co mu powie Paulo Sousa. Właśnie, też o tym myślałem. Wejście do naszej reprezentacji, do naszej federacji. Tu jestem ale ciekawy. To też chyba będą takie pewnie sytuacje, że podejrzewam, że kilka ruchów będzie niespodziewanych też personalnych, jeżeli chodzi o pracę. No. Znaczy nie, nawet piłkarzy, tak? Tak. Na sztab? No bo sztab jest też ciekawym zagadnieniem tak naprawdę w tym wszystkim, tak? Za chwilę najciekawszym. No tak. Myślę, że wszyscy mówią, że to nie ma znaczenia, kto będzie z Polaków i tak dalej. To ja nawet mówię, mi nie do końca o to chodzi, żeby ludzie pracujący z selekcjonerem z zagranicy, oni byli jego potencjalnymi następcami, jeżeli chodzi o pozycję selekcjonera, ale żeby coś zostało, bo tak mówiliśmy. Ale być jego oczami i uszami, to jest ważne. Z asystentów Michniewicza kto gdzieś coś będzie robił w piłce w związku, tak? Nikt. Czy trzeba mieć licencję? Żeby coś no to trzeba mieć, no dobrze, no ale też ktoś pozwolił na to, tak? Żeby tak, no, że poza tym, no nie był pewnie trener Potrykus, on był asystentem, ale pewnie odpowiadał za te przygotowanie tych wszystkich materiałów wideo, to robił to świetnie. I trzeba to dodać, bo kilka razy oglądałem te jego przygotowane Trony. Filmiki i wyglądało to bardzo dobrze. Ale tak, cały sztab kogo mamy? Ludzi Jerzego Brzęczka, kogo mamy, kto pracuje dla polskiej piłki, powiedziałbym w sensie federacyjnym? Nikogo, tak? Od Michniewicza nikogo, poza Hubertem, który jakby pracownikiem związku, więc jest stały, jego nie dotyczy. Adam Nawałka, no też jego asystenci gdzieś próbowali. Pracują, więc no... Nadal są asystentami. No, no tak, ale nikt nie pracuje... Ja zawsze mówię tak, no reprezentacja i powtarzam to jak mantrę, to jest najważniejsza drużyna w Polsce. Powinni pracować wokół niej najlepsi fachowcy, jakich możemy zatrudnić. Jeżeli musimy zatrudnić kogoś z zagranicy, bo uważamy, że tym numerem jeden, tym liderem nie może być Polak, ale wokół niego powinni być ludzie, którzy dbają o jakąś ciągłość, o to wszystko, żeby szło do przodu i to nie musi być następca konkretnie, że ktoś będzie drugim czy trzecim asystentem Bento, czy Petkowicza, czy kogokolwiek innego, to niekoniecznie musi być jego na... Sztab, który był przy Benhakerze, zobaczcie, ile tam ludzi też przeszło przez ten sztab, tam nie wiem... I wszyscy coś w piłce polskiej zrobili. Dokładnie, tak? Nawałka, Urban, kreuje z Bożydar nieprawdopodobny budżet. Na miejscu księgowej wiceprezesa Henryka Kuli, naszego ziomka, pozdrowienia. No, ból głowy, jeśli to wszystko, o czym mówisz, ma być spełnione. Wielkie nazwiska, ludzie z perspektywą plus ten główny mak. No to jest naprawdę kilkadziesiąt milionów wyjdzie. No wiesz, w każdej firmie powinna być jakaś osoba, która pozostaje w tych strukturach cały czas, która to wszystko gdzieś łączy, trzyma, zna korytarze, zna mandry, zna pewnego rodzaju powiązania i ja bym nie chciał, żeby to wszystko zostało wyrywane jak drzewo z korzeniami i nic z tego nie zostaje poza brudem, który gdzieś z tej ziemi z korzeni się zaczyna walać po korytarzach. Pięknie, poetycko. Ktoś tam coś... Właśnie, ktoś do ciebie dzwonił. Tak. No, jestem na łączach z Fabrizio Romano. Masz kumpli. To kolega redakcyjny. Paulo Bento mówią, że nie ma nic nowego w tej sprawie od kilku dni.
i oni nie mają zaplanowanego przylotu do Polski. Ludzie Jakuba Kubera mówili, że nic się nie dzieje. Zatem czy będzie niespodzianka, bo wszyscy widzę nawet na ankiecie nastawieni są na Paulo Bento 54%. Czy będzie niespodzianka, czy jest to jeszcze głębsza gra? Tego nie wiem. Najlepiej znasz tu Darka Dziekanowskiego. Darek mówi, że będzie Polak. Tak? Nie, bo wiesz, jeszcze jest Wladimir Petkowicz. Jest obcokrajowiec, o którym nie wiemy. Ja tego nie mówię, że nie będzie Petkowicz. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że ja... Trzeba zadzwonić do przeglądu sportowego, jaka okładka jest na jutro. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie. Wiemy, kto nie będzie, tak? A nie ma jutro. Poniedziałki. A nie we wtorek? Nie. Poniedziałki i czwartki teraz, tak? Piątek. Zrobimy program na żywo. Tutaj dam, wy rozmawiajcie, ja dam wydawcy kilka instrukcji. Może spróbujemy wydzwonić Cezarego Kuleszy. Może on nam powie coś więcej. Zobaczymy, czy to się w niedzielne po portugalsku przed południem. Ale nie, wiecie co? Jaka poczta się łączy, nie? Dobry dan. To jest dobre. Także tak, zobaczymy. Spodziewacie się, że to może być, jeszcze rzucę wam takie hasełko, że to może być ktoś spoza jednak tej dwójki Petkowicz i Bento? Słuchajcie, ja w zeszłym tygodniu słyszałem, jakiego języka tłumacz był gdzieś przygotowywany przez... No dawaj. No tutaj chodzą już, widzę, mówimy. Też informacje. Ale no to było w zeszłym tygodniu. Sytuacja jest dynamiczna, tak? Był przygotowywany oczywiście tłumacz z... Portugalii na konferencję prasową krążą. Ale nie mógł, więc wybrali innego selekcjonera. Słuchajcie, to też może być zawsze zmyłka. Możesz przygotować tłumacza, a później na końcu z niego nie skorzystać. Ale celowa taka? Ale to nie, to już by było słabo, wiesz? To takie mylenie tropu. To już jest naprawdę... Ale nie sądzę, żeby to tak daleko zaszło, żeby specjalnie mylić tropy. No. Ciekawie, robi się ciekawie. Tomek, za chwilę bardzo według mnie krok po kroku zmierzamy w kierunku śmieszności. Bo cokolwiek za chwilę nie palniemy, we wtorek co tak, dokładnie. Czekać. Dlatego mówię, ja nie jestem. Dlatego mówię, ja nie jestem może niczego pewien na 100%, bo każda strona może jakąś swoją małą grę grać. Dlatego ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy na 100% to nie jest Paulo Bento, bo nie jestem Cezarym Kuleszą, Bożydar nie jest Cezarym Kuleszą. Ale słuchaj, wiesz co, to zawsze... Jak zacząłem pracować w agencji, nie, tak sobie mówiłem. Słuchajcie, to była fajna praca dziennikarza. Ale wiecie, kto ma... Bez konsekwencji. Pamiętał, czy miałeś rację, czy nie. No, Cezary Kulesz. Ten pan. Patrz, ten pan się z nas śmieje. Jeżeli nas ogląda, albo jeżeli gdzieś sobie siedzi spokojnie, nie wiem, czy w Warszawie, czy na Podlasiu, czy w innym miejscu, to musi mieć absolutnie fenomenalny ubaw, że nikt na razie nie jest po prostu w 100% pewien. Bento, Petkowicz, ktoś inny. Może pod Lizboną. Nie, nie by to aż tak nie było. Tu mamy skrzępy informacji. Próbujemy jaki jest sygnał, tak? Bo to jak zobacz, tak, za granicą jest inny sygnał, to prawda. Będzie. Zakładamy przynajmniej to, że jeżeli papiery nie byłyby podpisane, no to raczej nie ogłaszałby, że to jest już tak... Tak, że we wtorek, że już masz datę ustawioną. No, nie, że nie podpisane, że jest jakby wszystko przygotowane, uzgodnione, przyjedźcie, podpiszcie. No tak, to ja to tak widzę. Jestem w stanie go zrozumieć, nawet uważam, że dobrze zrobił, że nie pojawił się wczoraj na waszej gali. Jasne, że tak. Aczkolwiek to mały dla wielu może to było trochę niesympatyczne, ale rzeczywiście w tej sytuacji, jakiej był, to wczoraj byłby bo po pierwsze bohater. Ile razy może odpowiadać na to drugie, samo pytanie? Po drugiej szalał z kamerą, także. Tak, i wiele innych. Próbujemy się do Cezarego Kuleszy dodzwonić. Na razie nie odbiera, że numer jest niedostępny. Albo jest w samolocie? Może gdzieś ale, był. Ale jak jest? Tomek, to byś twojego dzwonił? Może wydawcę poprosić. Jest niedostępny, jest wyłączony, czy po prostu nie odbiera? Nie ma sygnału, także... A weź włącz VPN-a portugalskiego i zadzwoń, że niby z Portugalii dzwoni. To wtedy odbierze. Nie, być może. Musicie mnie tu zatrudnić. Być może gdzieś poleciał. Jeszcze ale wczoraj. To musi się, ale jakaś poczta musi się... Nie. Wsiadając do samolotu wysłał ten komunikat albo... Informacja musi być jakaś... Nie ma sygnału w ogóle, tak, chyba Kamil, nasz wydawca próbuje się dodzwonić, ale... Nie ma sygnału, to nie ma możliwości takiej, nie? Włączony telefon masz od razu, że... Nie pracowałeś żadnej tej, kiedy telefonie komórkowej, nie? Szaleje, poniekąd tak. Telewizja. Absolutnie już tutaj każda kandydatura padła od Urbana.
przez Kasperczaka, Gmocha i tak dalej, nawet padł Guardiola, więc widać, że działają te zasłony dymne spuszczane przez prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kulesza, ale już we wtorek w takim razie nasza ta ciekawość będzie raczej zaspokojona, bo tak jak mówię, zakładam, że wszystko jest ustalone, jeżeli nawet nie ma tej parawki, to ona nastąpi albo w poniedziałek, albo we wtorek i już ta konferencja ja niego napiszę, jest wiecie, po prostu ale wiecie jak jest plan, że trener nie musi badań medycznych przechodzić, więc to potrwa krócej. No, faktycznie już nie trzeba będzie prześwietlać tak, tak. tego elementu kiedyś, niepewności. Kiedyś trzeba było test taki zrobić. Tak. No dobrze, ale załóżmy, że te dwa nazwiska, panowie, które się pojawiały w mediach. To teraz... czyli Bento Petkovic. Bento tak, Petkovic, choć, czyli mówię, no tu Fernando nas... Santos już... A nie wiem, być może nagle jednak wyciągnie tego doświadczonego szkoleniowca. Jeden ze znanych bardzo... Ja bym był anty. Napisał ja bym... nie. Jak mu napisałem Fernando Santos, znak zapytania, ja tylko nie. Jednak... Tak jakby ktoś wiedział, może ja nie wiedział, a może nie. Moim zdaniem wie naprawdę bardzo mało osób, ale jeżeli to miałby być on, to okej, wielkie nazwisko, duże osiągnięcia, ale z jednak dużym bardzo znakiem zapytania, że to jest to człowiek, który jest już bardzo mocno też nasycony, który umówmy się, że być może nie będzie takiej miał, tak mi się wydaje przynajmniej, werwy do pracy w nowym miejscu. Tak. On już miał złą pracę nawet w Portugalii. Przez pewien czas już mieli trochę dość wszyscy. Zgadza się. Trochę kapcie, trochę taka już jednak wygoda. Nie, wiecie, no nie jesteś głodny, tak? Nie jesteś głodny. Ale z Santosem to często powtarzam. No, on dokonał tego, jakie zadanie mu postawiono, kiedy przyszedł. Miał po prostu Cristiano Ronaldo z resztą szatni. Nie tyle pogodzić, co ich dobrze wykorzystać, bo tam był problem. Jak to mi mówił jeden dziennikarz, setny raz to powtarzam. Wchodził do szatni gość, który zarabiał w Boławiszcie 200 tysięcy euro rocznie i wchodził Cristiano Ronaldo kilkadziesiąt milionów, więc chodziło o to, żeby wykorzystać jego talent, osobowość, jego potęgę w piłce. To mówisz tak Roberta Lewandowskiego, reszty zespołu u nas? Czy? Czytasz grę, kurde. Dobrze z inteligentnymi ludźmi rozmawiać. Więc może też o to chodzi, może jego doświadczenie też by się przydało. No, oczywiście za daleko nie idźmy, ale wykonał robotę bardzo dobrze, chociaż pożegnanie Cristiano w Katarze wyglądało tak, jak wyglądało. No, z Santoszem też na ławce. Ja słuchajcie, jeszcze wczoraj podczas gali, tak wracając do tego naszego początku tego programu, no też chciałem dopytać panią Iwonę Lewandowską, kto może być selekcjonerem przyszłym. Tak. Konsultacje z Robertem nastąpiły, ale tutaj znowu się Szczelna. Pojawiła pomidorowa, więc... Tak. A jeżeli to byłby... Jeżeli faktycznie tutaj naszego eksperta z okna transferowego, ludzie z Portugalii, najbliżej możliwi Paulo Bento, nie ściemniają, że nic z nim nie jest dogadane i on nie wybiera się na razie, przynajmniej nie ma takiego sygnału do Polski, to jeżeli byłby to Wladimir Petkovic, to jesteście z takiego wyboru zadowoleni? Odpowiem na to pytanie za rok, tak. Nie, wiesz, wybór jakby wydaje się sensowny, logiczny i tak dalej, jeden i drugi, tak? Nie wiem, czy tu się zgodzicie ze mną, czy nie. Ale znaczy uważam, ja zawsze mówiłem to przed tygodniem tutaj w tym studiu, że gdzieś ten kierunek związany trochę z Bałkanami mi pasuje. Słowiański? Zawsze. Portugalczyk już był. Portugalczyk już był, a poza tym, nie wiem, no jest trochę podobny temperament, umiejętność może szybszego komunikowania się z polskimi piłkarzami, bo to też dla mnie trochę byłoby fajne, gdyby ten trener jednak tak po polsku trochę gdzieś nawet parę słów potrafił przemycić, te komunikaty byłyby zupełnie inne. No plus też, może nie jest to najbardziej istotne, ale też komunikacja z władzami Polskiego Związku Piłki, no, z samym prezesem, żeby sobie mogli bez konieczności korzystania z tłumacza spokojnie porozmawiać. To też są takie drobiazgi może, ale wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach i to byłaby też ciekawa historia. Pewnie wydaje mi się, że jeżeli Michał Probierz miał gdzieś być kreowany na asystenta Wladimira Petkovicza. Drugiego trenera, asystenci Wajdy, jak mówiłem. Drugiego trenera. Ja się też nazwisko Jacka Magiery bardzo mocno, że on jako... Ale jako asystent mówi. Jako asystent tak. I taki zaznajomiony z pracą w kadrach młodzieżowych, że miałby być takim człowiekiem, który też pomaga rozeznać się. Oj. Jackowi nie mogę zapomnieć, że Modera nie powołał na mistrzostwa do lat 20. Przekonywał mnie, że to Michale, słabe rozeznanie. Tak? Znając Michała, też wiem, że Michał... Minus ma u mnie. Michał jest liderem. Też nie wiem, czy Michał by sobie gdzieś w takiej roli poradził, ale z drugiej strony
patrząc na to, jak pokierował swoją karierą trenerską Michał Probierz, ja też zapytałem go kiedyś o to w Cafe Football, on nie uciekł mi od tego odpowiedzi na to pytanie. Też mi się wydawało, że praca w reprezentacji do lat 21, tak jak w przypadku Czesława Michniewicza, że może to był taki trop, że on chce tutaj popróbować pracy selekcjonerskiej, żeby za jakiś czas jednak rolę tego selekcjonera tej pierwszej reprezentacji przejąć. Więc być może on by zrobił tak jak Jakub Kiwior, ten krok lekko wstecz, czyli już nie zostałby tym liderem, chociaż ja sobie Michała w roli asystenta kogokolwiek nie wyobrażam, tak? Bo wiemy, jaki jest Michał. Co? Więc jaki ma charakter, jaką ma charyzmę i chce być zawsze tutaj tym top manem, tym no liderem, prawda? Ale być może z takim Petkowiczem. Przy dużym nazwisku mi się, znaczy widzę... Petkowicz po niemiecku mówi, prawda? Tak, mówi po niemiecku, dlatego mi się wydaje, że Petkowicz po niemiecku mówi. Tak, a Bento Probierz już jakoś tutaj nie widzę tej relacji. To prawda. Za dużo grzybów o podobnym charakterze i takim temperamencie było. Tak jak mówię, jakoś ja tak nie ekscytuję się tym wyborem selekcjonera aż tak bardzo, bo wydaje mi się, że każda z tych... Właśnie, a twoja grupa na kogo postawiła? Na naszego, tak. Martin Szywela, aktualnie w Arabii Saudyjskiej, Al Adalla. A kogo? Martin Szywela, tak. Tak, Pijanić, były piłkarz. Tak, byłem właśnie a propos, że chyba już byłem z piękną bramką. Słuchaj, tak, w Arabii Saudyjskiej i tam właśnie u naszych trenerów, to też jest nieprawdopodobne, jak to tam wygląda, słuchajcie, naprawdę tak chcieli tam Bessiego za 300 baniek kontraktu sprowadzić do Al Hilal, największego rywala Al Nasr. Także no, fajny czas też to spędziłem, Dawida Tjanicza udało się tam przetransferować. Dokąd leciałeś samolotem? Dokąd? Wiesz co, ja miałem w ogóle taki lot, że leciałem z Wiednia, u nas ze Śląska czasami bliżej do Wiednia niż do Warszawy, więc z Wiednia leciałem do Stambułu, ze Stambułu do Izmiru. Tam jeszcze trzeba było parę spraw załatwiać. Tego samego, tego samego dnia z Izmiru do Stambułu i ze Stambułu do Namam, bo to jest, Namam jest tam na wschodnim wybrzeżu, bliżej Bahrajnu praktycznie, jest most do Bahrajnu. Także taka podróż dosyć intensywna, ale... Ciekawe miejsce w ogóle tak pod kątem... Szczerze, te miasta duże, to naprawdę jest... No nie jest to jeszcze Dubaj, ale idą w tym kierunku, chcą iść... Zresztą ta najwyższa, ta Burj Khalifa już nie ma być najwyższym budynkiem na świecie, bo w Al Riyad, w Riyadzie budują wyższy budynek. Nie, no te duże miasta to, mniejsze, no to tak, nie wiem, jak o serialach rozmawialiśmy, serial Fauda mi się przypomniał, ja wiem, że to jakby inne... Jestem już po... A jest kolejny ten serial Fauda. Palestyna, Izrael, te wszystkie. Mocna rzecz. Dlatego bliska naszemu działu, wiesz. Kolejny sezon wyszedł, nie? Ale generalnie takie klimaty, wiesz, nie przepięknych budynków z przepychem, tylko takie właśnie klimaty wschodnie, ale jeśli chodzi w ogóle o ludzi, o to, jak są sympatyczni i chcą ci pomóc i jak Dawid miał wejście do klubu, naprawdę, z kwiatami witali na lotnisku, słuchajcie. Fakt, że spóźnili się i prosili, a zapomnieliśmy tych kwiatów dać, to jeszcze musimy, wyjdźmy jeszcze raz na lotnisko i nagrajmy jeszcze raz, także... Dobrze, trochę misia było. Ale dokładnie sobie przypomniałem Barei, ale efekt był taki, że przywitali z kwiatami. Gościu efekt był na lotnisku, tylko spał w aucie, ten, który miał przywitać. No, takie... Kulisa. A czy tak. Daliśmy czas Włodarowi? Tak, ja jeszcze... Coś tutaj... ustaliłeś? Nie. Gdzieś zadzwoniłeś? Przyłożyłeś ucha? Na razie próbujemy, ale na wizji jest to trudne. Jeszcze was chwilę podtrzymam. Może nam się coś uda ustalić. Więc panowie, jeżeli to nie byłby Petkowicz, jeżeli to nie byłby Bento, jeżeli to nie byłby Santosz, to wszyscy bylibyśmy w absolutnym chyba szoku, że Cezary Kulesza może aż tak głęboko schować swój pomysł z selekcjonerem, żeby nikt o tym nie rozmawiał. Co jest też możliwe, bo... No to nie wiem, kto z zagranicznych, jeżeli mówimy, że to... Nie wiem, może powrót do Andrija Szewczenki na przykład, nie, no. Gdzieś w ostatniej chwili, a później to już naprawdę ciężko mi absolutnie w to celować. Janusz sprawia mi wrażenie kogoś, kto coś wie. Nie. Wiem, że nic nie wiem. Okay. A skąd Tomek wie, że nie wiem? Swoje wie. O, no to cię podpuszczam. Nie ładnie tak na wizji. Ja jeszcze raz przestrzegam przed brnięciem, bo rzeczywiście, jeśli nie ci, zaczniemy wymieniać, ktoś, nie tylko Cezary Kulesza, będzie się śmiał, ale... Ja bym zrobił silencio stampa 48 godzin, moje prywatne na ten temat. Nie no, myślę, że może nawet... W tym momencie to może wyłączył specjalnie telefon, nie ma sygnału. Jeszcze tu podkręcił, tak? Chyba przeceniamy naszego prezesa. Wiecie, co tam się musi teraz dziać, nie? Że wszyscy po tym tweetie złapali oczywiście. Ale wiecie, bo to jest, ja jakby wiadomo, zachowując wszelkie proporcje... Ale podobna proporcja. Ale rozumiem Cezarego Kulesza, że nie przyszedł. Słuchajcie, ja wczoraj, jak wiecie, w piątek jeszcze właśnie byłem w tej niecieczy i potem Viaplay, jak wiecie,
Też współpracuję z tą platformą streamingową, jak się to ładnie mówi, przy okazji Bundesligi. No i też, no, co w redakcji, chciałem się przygotować do prowadzenia studia, a każdy, a już po kieszeniach mi spatrzyli, czy coś tam się dzieje, jak i Wiorto. No i jasne, że mamy też prawa do Premier League via Play, więc chłopaki, no trudno się dziwić, że byli żywo zainteresowani tym, jak to wyglądało, troszkę ich tam naprowadziłem, no ale też już chcesz się na tym skupić, na tej robocie, żeby to dopiąć w przypadku Cezarego Kuleszy, a nie odpowiadać na pytania. No wiesz, wydaje mi się, że mocno. Sprawa jest dopięta. Raczej tak czytając tego tweeta, no to sprawa jest dopięta. Tak. Tylko będzie prezentacja we wtorek. Tak? No, dokładnie. O której godzinie prezentacja, nie wiadomo. Ja też to tak odczytuję. Chyba nie było tam jeszcze. Chyba nie było tam jeszcze godziny. Jak będzie godzina, napisz czy czasu polskiego. Czy Kuba ci nic nie napisał? Co? Jeszcze się do Kuby, szczerze mówiąc, nie odzywałem. Zaraz zapytam, czy jest godzina ustalona. Nie wiem, może Kuba nas ogląda, to może sam mi zaraz napisze, ale nie wiem, jaka godzina może być. Tak pewnie, żeby się może do samolotu jakiegoś dostosować. To dajcie mi chwilę. Właśnie, jeżeli wtorek, to ja zakładam, że przylot jutro. Jutro trzeba stać na lotnisku, a nie, że we wtorek gdzieś tam na ostatnią chwilę. No jeżeli może tam Modina przyleci, nie? Do Luton. Nie, a na Bemowie? Nie, no tak, wiem. No. Awioneczka na Bemowie nie wyląduje, ha, prywatna, nie? Za małe, chociaż. Gdzie mówisz? Na Bemowie jest takie małe lotnisko. No tak, tak, ale to nie, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. No, trzeba śledzić. No. Znaczy jest jedno miejsce, z którego nie da się przylecieć samolotem do Warszawy. Białystok. Tak. A Michał teraz mieszka w Białymstoku. Tak, tak. No dobrze, panowie, chyba nic nie wymyślimy, nie ma sensu też tego przeciągać. Nie o to chodzi, żebyśmy wymyślili, tylko żebyśmy wiedzieli, żeby widzowie wiedzieli. Tak, a tutaj też ciężko to, nie chcę zapadać w jakąś ciszę i się gapić cały czas w telefon, więc będziemy jeszcze pewnie to wszystko śledzić, a jeżeli nie wyśledzimy, jest to bardzo trudne, Cezary Kulesza jest w tą grę. Włodar, jak ty nie wiesz, to już nikt jest w tym studiu. To prawda. Jest to, mówię. I potraktuj to jako komplement. Dziękuję, jest to bardzo, bardzo trudne, myślę, że wie to. Prezes Cezary Kulesza, wie to sekretarz ewentualnie generalny Łukasz Wachowski. I sam zainteresowany. Gdzieś, nie? Ale wiesz co, Łukasz był bardzo spokojny wczoraj na gali. Tak, że raczej było właśnie zawsze spokojnym człowiekiem. Wszystko było dopięte, podejrzewam. Tak. Nie, wczoraj jeszcze tak go złapałem, wczoraj przy wyjściu z hotelu Hilton i on już brzmiał tak, jakby to się spinało i nie wiedzieli po prostu jeszcze tylko, kto on mówił, może wtorek, może środa, może czwartek. A moim zdaniem oni dopinali już jakieś absolutnie. Albo kwestia połączeń też samolotowych. Moim zdaniem bardziej chyba już tylko widać było, że zmierza to w absolutnie takim, nie wiem, 90 kilka procent mieli dogadane. Wiecie, jak jest w życiu, wszystko się może zmienić w ostatniej chwili, tak? Naprawdę. Na końcu to tylko, w cudzysłowie, selekcjoner, więc Cezary Kulesza niech ogłosi i sobie wtedy już podyskutujemy na faktach, ale na dziś tu przynajmniej nas odrobinę albo zmylił, albo oświecił, tego nie wiemy, Fabrizio Romano. Bo napisane w najbliższy wtorek, tak? Nie, mówię... Pierwszy wtorek po Bożyciele. To, co zdążyliśmy ustalić przez 15 minut, no to jest fakt. Fabrizio Romano zapytał agenta Paolo Bento. Oni nie mają na ten moment zaplanowanej podróży do Polski i nic nie zmieniło się w ciągu... Ja już nikomu nie wierzę, już tyle czasami pytałem się kogoś. Ostatnich dni. Ja też nie, ale podajemy to, co z kolei powiedział agent Portugalczyka. Byłoby to zaskoczenie, bo szczerze mówiąc ja już się nastawiałem, że może być to jednak ten szkoleniowiec, a może na końcu nas wszystkich Cezary. Pytałem jednego trenera polskiego, z którym miałem dobre relacje. Bo doszły mnie słuchy, że z kimś rozmawia. Nie, ja tutaj tego, a w tego dnia rozmawiał z trzema klubami, tego samego dnia, tak? Powiedział mi przez telefon, że w ogóle z nikim nie rozmawia. Tak? Dzisiaj w czasach politycznej poprawności nie można tego powiedzieć, ale to cygaństwo. Prawda? Jeśli chodzi o trenerów. To prawda, ale z drugiej strony... Brałeś udział nieraz w tej grze. No właśnie, dlatego chcę Bożydarowi powiedzieć. Z drugiej strony, co jakby ci powiedział, wiesz co, powiem ci, ale nie mów nikomu, nie? Ja nie mówię, jestem szczery. Koniec. Ty nie jesteś newsmanem, ty się nie ścigasz z nikim, nie? Nie. Ja bym nie wytrzymał. Radę utrzymać. Ja bym nie wytrzymał. Tomkowi od razu powiedział. No to ja nie mogę, nie mogę być newsmanem, bo ja tak, bo telefonu nie wziąłem. No. Mam wiecznie rozładowany telefon. Kable gubię. Właśnie to odebrać, zostawiłem ostatnio. Więc nie, bez szans. Nie nadaje się kompletnie. Ale są tacy, co potrafią utrzymać w tajemnicy do samego końca i ustać jak mały Żwilingen. A kiedy wiedziałeś o tym, o Paulo Sousie? Bo pamiętacie historię? Ja? No? A wiesz, pół godziny przed komunikatem? Tak?
To wiesz, że jako... Ale to wracamy do czasów byłego prezesa? Nie, w sensie... Rozrzewnienie mam wspominać? Tak, mówisz, tak. Że gdybyś wiedział, to byś mi powiedział, a wtedy tajemnica była jednak ogromna i pamiętam, że ja napisałem takiego Paulo Sousa, nie ma tematu, wtedy mnie akurat prezes ja dowiedziałem się, to powiem, o ile dobrze pamiętam, pół godziny po, natychmiast trzeba było napisać, no może godzinę, komunikat, kilka zdań. Za chwilę wypłynął i do tej pory nic nie wiedziałem. Nie, to możliwe, że ja wcześniej wiedziałem, bo akurat, jak się nazywa ten agent? Kajuda, nie wiem jak się Kajuda. Jak się to dokładnie... Zdjęcie dał z Warszawy, tak? Zdjęcie dało, a mój kumpel akurat właśnie Portugalczyk, do którego teraz pisałem, gdzieś tam jest też blisko tej grupy i dał mi sygnał, że leci do Warszawy faktycznie, nie? Jedna różnica, ja się tym nie interesowałem. Nie lubiłem za dużo wiedzieć. Jakie nazwiska? Wodar dzwoni, gdzie ty Wodar dzwoni? Jakie nazwiska? Próbuję dzwonić do Cezarego Kulesza, ale nie, jaki, nie odbiera. Program jaki, na żywo. Jakie nazwiska wtedy były grane? Bo pamiętam, że Romek robił prawdę w futbolu i były tam różne analizy Texera. Ja już nie pamiętam. Ja też nie. Nazwisk było przed Paulo Sousa. To tam by wymieniał. Może Tomek pamięta. Się pojawiał, bo tam były jakieś Paulo Sousa. Przy Paulo Sousie? No. Avram Grant. Nie pamiętam, kurczę, to są lata świetne w piłce. Tyle było tych nazwisk, że to się nie stanie, mimo że to było... Giełda zawsze się kręci. Bardzo przepraszam, nie mogłem do ciebie zadzwonić, gdyż byłem zajęty pisaniem komunikatu i... Którego? O Paulo Sousie. Okay, a czuwał nad tym sekretarz generalny Maciek Sawicki, którego pozdrawiamy. I Maciuś tam, obecnie prezes kanału sportowego, i zamknął nas i kazał to napisać. Robiliśmy i cześć. No. Duża była też wtedy konspira. No dobrze, panowie, tu już chyba postawimy kropkę. Cezary Kulesza nie odbiera tego telefonu, więc będziemy musieli pewnie poczekać na konferencję prasową wtorkową, a może ktoś wcześniej ten biały dym na pewno szybciej wypuści. Państwo możecie zrobić, zamawiając na już i za 15 minut będzie. Wyrwałeś mi to z partnerem naszego programu. Brawo! Aplikacja Żabka już za 15 minut możecie się rozsiąść i podumać, nie wiem, przy dobrym śniadaniu, soku i tak dalej, kto selekcjonerem zostanie. Ja do domu na Śląski. Modra kapusta, rolada. Rolada i co jeszcze się mówi? Tego chyba nie. Płacz jakiś, nie? Na desek. Śląski, tego Śląski. Tego chyba, chyba w Żabce. Ale Śląskie nie? są inne niż te, które wszyscy myślą, że są Śląskie, ale to temat na inną rozmowę. Tego chyba w Żabce jeszcze nie mają. Jakieś Śląskie. Mogą mieć mrożone jakieś. Tak. No. Link do aplikacji możecie ściągnąć oczywiście w opisie tego filmu. Poczekajcie. O, jeszcze zwrot akcji. Tomek, jestem na spotkaniu, omawiamy sztab szkoleniowy i pozostałe szczegóły. Tak. Nie wolno czytać prywatnych wiadomości. Ale to wiesz, no nie ma tam jakby... Prezesa, tak? Tak, tak, tak. Czyli prezesa. Macie na żywo, omawiane są Tomek, w tym momencie. Lubicie. A do mnie dzwoni, tylko nie odebrałem. Inny bardzo ważny człowiek. Niech zgadnę, były prezes? Nie, były prezes na spacerze. Był... No. W tym momencie omawiany jest zatem sztab szkoleniowy i pozostałe szczegóły. Co się dzieje? Także dzieje się, do wtorku wszystko zostanie dopięte. Jeżeli domawiane są te szczegóły, tak wnioskuję, jeżeli portugalska strona nie robi nas tutaj w konia w koncie z Fabrizio Romano, no to chyba nie... To chyba nie z nim. Czy to będzie Wladimir Petkowicz, czy to będzie ktoś inny, a może jednak Paulo Bento, będzie to wtedy większa gra i niezła. Ale będziesz miał jutro robotę, dzwonić, kombinować. Dzisiaj jeszcze do wieczora cały czas na telefonie. Masz naładowany, masz powerbanki dobre? Tak. Niedziela, tak, dzień jest. Święty, to przypomnę. Dokładnie. Odpoczywaj. Zależy dla której strony świata, części i tak dalej, i tak dalej. Jakiś śląski kawałek powiemy, czy nie? To śląski widz, bodaj. Śląski nie, to nie, ale to... Nie, ja zrobię kończę, bo muszę odzwonić, że ja się dowiem wreszcie szybciej. No dwoje daj woda. Nie, zostawmy to. Nie chcę naszych przyjaciół z Zabrynicy tutaj katować. Ty. Pamiętaj, że w Polsacie macie Zagłębie Sosnowiec, trzeba tam utrzymać dobrą kontrolę. Ale Gieksa też mamy. Gieksa też jest, tak. No, w Polsacie Zagłębie. Stawiamy tutaj... Pierwsza liga z tej życia. Przepraszam. Stawiamy tutaj kropkę w tym chaotycznym jednak momencie, ale jest to program na żywo od tweeta Cezarego Kuleszy. Tutaj próbowaliśmy coś poustać. Może delikatnie nam się jednak coś tam udało uszczknąć, że być może nie jest to Paulo Bento, ale poczekajmy na oficjalne informacje, bo Cezary Kulesza jest dobry w gubieniu tropów. Przekonaliśmy się o tym rok temu, kiedy Adam Nawałka już powoli chyba pakował walizkę do Warszawy, a Czesław Michniewicz
był gotowy już do podpisania tego kontraktu w Polskim Związku Piłki Nożnej. Kim będzie nowy selekcjoner? Przekonamy się we wtorek. Spotkamy się na 100% w tym studiu. Będziemy to wszystko sobie szczegółowo omawiali. Dajcie jeszcze znać w komentarzu, kto waszym zdaniem, nie wiem czy ankieta, już nie sprawdzam, czy została zamknięta. Zostawcie łapkę w górę na sam koniec. No i co, działamy we wtorek. Godziny jeszcze nie ma, ale wszystko sobie to dopniemy. Janusz Basałaj, Rafał Kędzior, Boży Dariwan. Dziękuję bardzo. Panowie, dziękuję wam serdecznie. Wy pogadajmy o piłce. Widzimy się za tydzień o godzinie 10. Janusz już dzwoni.